Nazywam się Agnieszka Wójcik, jestem fizjoterapeutą przede wszystkim, pracującym od ponad 20 lat w zakresie. Taka moja główna specjalizacja to jest onkologia i medycyna paliatywna, ale ponieważ jestem również nauczycielem akademickim na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, no to mam przyjemność. W pewnym sensie mam nadzieję zabrania Państwa w taką przygodę, jaką jest przyjrzenie się temu, jak aktualnie w dobie takiego światowego spojrzenia powinniśmy próbować praktykować umiejętność komunikowania się w naszym kontakcie z pacjentem. Będzie to dla mnie o tyle prostsze, że jestem nauczycielem komunikacji klinicznej i przynależę, tak jak widzą Państwo, do Międzynarodowej Organizacji Nauczycieli Komunikacji Klinicznej w Medycynie. W związku z czym podzielę się tym, co próbujemy od jakiegoś czasu wdrożyć w system nauczania w polskiej służbie zdrowia, w system nauczania młodych przyszłych adeptów medycznych, czy lekarzy, czy pielęgniarek, w tym również fizjoterapeutów. Dzisiejsze nasze spotkanie to wykład pod tytułem Wizyta fizjoterapeutyczna w kontekście umiejętności komunikowania się. Ten pierwszy wykład będzie takim, mam nadzieję, twardą bazą na podstawie głównie badań i doniesień tego, co się praktykuje, tego, czego się naucza i co się później sprawdza na polu medycznym podczas badań. Tak, no to będziemy się przemieszczać w ten sposób. Dziś przekażę Państwu podstawowe informacje, w jaki sposób stworzyć takie możliwie najlepsze warunki do dobrego komunikowania się w relacji z pacjentem. Na drugim wykładzie zajmiemy się psychologicznymi konsekwencjami doświadczeń traumatycznych. Zaś na trzecim wykładzie 4 listopada wspólnie omówimy, w jaki sposób można byłoby razem zespołowo pracować nad motywacją pacjenta oraz jak bardzo jest to zależne od pracy zespołowej. Więc trochę dużo materiału przed nami, mam nadzieję, że przede wszystkim dla Państwa ciekawego i użytecznego. Na wstępie muszę bardzo przeprosić za to, że niektóre slajdy są dość bogate w treści, ale na szczęście wykład jest nagrywany i mam nadzieję, że zostanie również opracowany językowo w taki sposób, aby był dla Państwa przystępniejszy. Ja w związku z tą możliwością pozwolę sobie na to, żeby na niektórych slajdach, które są właśnie takie bardzo skoncentrowane na rzeczach najważniejszych, ale mimo wszystko to bogate, skupić się rzeczach takich najważniejszych, najistotniejszych, a resztę Państwo będziecie mogli sobie po prostu doczytać na spokojnie w momencie, kiedy będziecie mieli czas i spokojnie mogli sobie przeczytać dodatkowe rzeczy. Ja tak dla skoncentrowania Państwa na temacie, pozwolę sobie kamerę wyłączyć, wtedy zawsze to tak działa, że będzie łatwiej troszeczkę skupić się na treści i na obrazach, które się pojawiają, w związku z czym na chwilę się wyłączę, zobaczymy się później na sam koniec. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa bardzo ciekawy i użyteczny wykład. Na wstępie chciałabym zacząć od tego, że już ponad 10 lat temu jasno określono w medycynie coś takiego jak kompetencje kliniczne, a więc taki zestaw umiejętności, którego posiadanie, którego praktykowanie daje przede wszystkim po pierwsze prawidłowe podejście, po drugie poukładaną strukturę działania, a po trzecie efektywność. Efektywność w takim rozumieniu, że zrobimy dokładnie to, co należy zrobić i jeśli się zastosujemy do wskazówek, to zrobimy to tak, jak należy zrobić, a to w rzeczywistości później będzie oznaczało, że efekt, którego oczekujemy, a więc to, czy nasz pacjent będzie z nami współpracował, jak będzie funkcjonował, jak będzie w tym procesie leczenia, o tak to w tej chwili nazwijmy, działał i czy on zabierze się z nami na to nasze rozwiązanie, na te nasze propozycje, czy też będzie szedł swoją własną drogą, bo też czasami niestety tak jest, zależy właśnie w głównej mierze od tego, czy my w
w obszarze tych czterech umiejętności się poruszamy i czy te umiejętności w ogóle posiadamy. Więc po pierwsze to wiedza, a więc to, co wiemy na temat w danym kontekście medycznym. Ja pracuję z pacjentami między innymi onkologicznymi, więc będę od czasu do czasu powoływać się tutaj na tego rodzaju porównania. Mam nadzieję, że nie będą dla Państwa zbyt jakieś to odległe, ale na przykład właśnie w zakresie wiedzy to jest posiadanie wiedzy to jedno, ale również na tym, również umiejętność takiego operowania tym, co ja wiem o chorobie, którą ma mój pacjent, o tym, jak on w tej chorobie się ma, o powikłaniach leczenia, które zostało zastosowane w sensie stricto biomedycznym, o powikłaniach psychologicznych tego, co się wiąże z daną chorobą, na przykład właśnie nowotworową, czy też konsekwencjach zastosowanego leczenia, czy to jest sam zabieg chirurgiczny, którego konsekwencją jest na przykład amputacja, czy jeszcze dodatkowe inne, czasami bardzo bolesne procedury, których zadaniem jest minimalizowanie w pewnym sensie efektów choroby po to, aby przysporzyć pacjentowi no jak najlepszych możliwości, takich optymalnych, tak to sobie nazwijmy, do powrotu do zdrowia. Drugą umiejętnością jest również badanie. Tutaj nie będę się za bardzo rozwodzić, bo rozumiemy pewnie wszyscy tutaj razem, że im lepiej posługujemy się umiejętnościami, konkretnymi narzędziami, konkretnymi testami, im większy wachlarz tych testów posiadamy i potrafimy je prawidłowo zastosować, im lepiej znamy konsekwencje i różnego rodzaju normy, które nam mówią, co jest w zakresie normy, a co już nie jest, powoduje, że możemy pacjenta sobie o wiele lepiej dookreślić i zaordynować później odpowiednie metody leczenia czy dobrać odpowiednie techniki. Trzecią grupą umiejętności to jest właśnie umiejętności porozumiewania się, a więc my to nazywamy bardzo często taką kompetencją komunikacji. Zamienię słowo komunikacja na coś takiego jak umiejętności komunikowania się, porozumiewania się, ponieważ samo słowo komunikacja niewiele nam mówi. Mówi to jest taki bardzo ogólny worek, w którym możemy dużo rzeczy schować, natomiast słowo czy to stwierdzenie, porozumiewanie się, komunikowanie się, rozmowa, wymiana informacji jest czymś, co już zdecydowanie bardziej nas uszczegóławia do tego, co to znaczy w ogóle komunikacja i jak to komunikowanie się z pacjentem ma przebiegać. Czwartą grupą jest rozwiązywanie problemów, czyli wnioskowanie kliniczne, a więc taka umiejętność, która w pewnym sensie wiąże ze sobą wszystkie te trzy poprzednie. I takie elastyczne, prawidłowe poruszanie się pomiędzy tymi trzema wcześniej przywołanymi elementami, umiejętnościami powoduje, że jest zdecydowanie większa szansa na to, aby przeprowadzić prawidłowe wnioskowanie kliniczne i postawić prawidłową diagnozę. Umiejętności porozumiewania się czy też komunikowania się zostały określone już w tej chwili można powiedzieć, że około 10 lat temu. Określone to znaczy bardzo, bardzo precyzyjnie sformułowane, bardzo precyzyjnie określono ich sposób nauczania i bardzo precyzyjnie też, nazwijmy to sobie, wyjaśniono, dlaczego takie, a nie inne umiejętności mają znaczenie i na co należy położyć nacisk w trakcie kontaktu z drugim człowiekiem, czyli z pacjentem. To oznacza, że tak naprawdę pokażę Państwu taki mini przewodnik, bardzo skondensowany, po tym, co przez ostatnich 40 lat robiono w zakresie badań nad komunikowaniem się z pacjentami w medycynie, w taki sposób, żeby można było zebrać rzeczy najistotniejsze, najważniejsze i w najkrótszym czasie uzyskać najlepszy efekt. To, co w wyniku tych badań stwierdzono, to to, że jest to przede wszystkim zestaw wyuczalnych umiejętności. My wiemy, albo raczej mamy takie przeświadczenie, że zazwyczaj komunikujemy się dobrze, że się rozumiemy się na co dzień, więc prawdopodobnie jest też tak, że rozumiemy się z naszym pacjentem i rozumiemy to, co on do nas mówi i zakładamy troszeczkę, że on też rozumie to, co mówimy do niego.
Natomiast badania mówią, że wcale tak nie musi być i bardzo często jak się bada lekarze, czy personel medyczny, czy pielęgniarki, czy też fizjoterapeutów, choć tych badań nie jest aż tak bardzo dużo, okazuje się, że to trochę tak, jakbyśmy żyli w dwóch światach. Fizjoterapeuci, lekarze żyją w swoim przeświadczeniu o tym, że się świetnie komunikują, natomiast pacjenci bardzo często zapytani po różnego rodzaju wizytach i konsultacjach medycznych wychodzą z takim przeświadczeniem, że nie dostali informacji, a jeśli je dostali, to ich nie zrozumieli, nie zapamiętali, a potem w konsekwencji trudno im się zdecydować i wybrać, czy też jakby pójść za tym, co proponuje dany medyk. Wiemy być może z takiej codzienności, że część z nas, albo inaczej, jak się przyjrzymy naszym kolegom, to jesteśmy w stanie w pewnym sensie stwierdzić, że niektórzy mają pewną łatwość w komunikowaniu się, łatwo nawiązują kontakt, bardzo szybko stają się taką osobą, która z każdym może się dogadać, zawsze można z nią porozmawiać. Natomiast jak przyjrzymy się, to też w tej grupie naszych znajomych znajdą się takie osoby, które no, wydaje nam się, że te umiejętności natura je w jakiś tam sposób nie wyposażyła. To jest taka wypadkowa różnych rzeczy, tego z czym się urodziliśmy, jaki bagaż dostaliśmy, ale też wypadkową tego, jakie mieliśmy doświadczenia, z jaką grupą społeczną, głównie naszych rówieśników, wzrastaliśmy i też jakich sytuacji życiowych doświadczyliśmy. To są między innymi elementy, które kształtują nasze umiejętności i które wpływają na to, że w wieku dorosłym, stając się już nawet medykami, pewne umiejętności mamy lub też ich nie mamy. Okazuje się, że gdybyśmy siebie wzajemnie przebadali, to zazwyczaj mamy o wiele większe przekonania o swoich umiejętnościach, niż one w rzeczywistości są. To jest jakby jeden wniosek na podstawie badań medyków, a drugi jest taki, że jest bardzo pozytywny, że jeżeli ci, którzy nie do końca czują się dobrze w swoich umiejętnościach i rozpoczynają proces kształcenia, edukacji w zakresie, jak robić to lepiej, w dość szybkim czasie te umiejętności nabywają, a jeśli je później praktykują, to one z nimi zostają. Czyli to doprowadza nas do wniosku, że jeśli nawet my mamy przeświadczenie o tym, że chyba nie wiemy, jak do końca rozmawiać dobrze, nie wiemy, jak do końca rozmawiać z drugim człowiekiem, pacjentem, żeby go być może nakłonić albo zaproponować mu pewien zestaw działań, pewien proces usprawniania czy rehabilitacji, czy powrotu do zdrowia, żeby on w rzeczywistości zaistniał z obu stron, czyli z naszej strony to, co my chcemy zaproponować, a z drugiej strony to, żeby pacjent to wziął. Druga ważna taka konkluzja, a może nawet i ważniejsza niż ta pierwsza, którą Państwu przed chwilą przytoczyłam, to to, że samo zdobywanie doświadczenia nie uczy. Co to oznacza? Oznacza to, że uważa się, że najbardziej niebezpiecznymi osobami, w cudzysłowie oczywiście, na poziomie w kontekście komunikowania się, są osoby, które już bardzo długo pracują. To znaczy pracują na przykład 10 lat, 15 lat i one są przeświadczone o tym, że te lata pracy w jakiś taki sposób naturalny i automatyczny, w pewnym sensie niezależny od nich, wyposaża je w zdolności komunikowania się. Badania mówią, że tak nie jest. Jeśli zaczynamy z małym zasobem, z małymi umiejętnościami i nie mamy tego świadomości, a po 10 latach stwierdzamy, że to jest wystarczające, jak jesteśmy zbadani i okazuje się, że my jesteśmy przekonani o tym, że one są, natomiast w praktyce wyniki takich badań mówią, że bardzo duży procent medyków komunikuje się błędnie, komunikuje się źle, a jest przeświadczona o tym, że właśnie długi staż pracy z ludźmi, długi staż przeprowadzonych rozmów, tysiące czy miliony, w zależności od tego, na jakim oddziale pracujemy albo w jakiej sytuacji, czy na przykład oddziału intensywnej terapii, czy na przykład przyjęcia, czyli takiego oddziału przyjmowania pacjentów, że to doświadczenie uczy i wyposaża nas w taką umiejętność. Natomiast niestety badania mówią, że tak po prostu nie jest.
Kiedy przyjrzymy się samej umiejętności komunikowania się, to to zostało określone w medycynie jako podstawowa kompetencja kliniczna. Co to oznacza? To oznacza, że my potrafimy w ramach prawidłowej, podstawowej praktyki klinicznej zintegrować te wszystkie umiejętności, które Państwu przedstawiłam na drugim slajdzie i potrafimy nimi w sposób taki dość elastyczny żonglować, zakładając oczywiście, że my potrafimy umiejętnie porozumiewać się z pacjentem, potrafimy wykonać prawidłowe badanie i to nas doprowadzi do prawidłowych wniosków z tego przeprowadzonego badania i to gwarantuje dopiero prawidłowe postawienie diagnozy. Jakie są cele komunikowania się w medycynie? Trzy podstawowe. Jeśli proces rozmowy z pacjentem przebiega w sposób prawidłowy, to uważa się, że takie komunikowanie przede wszystkim zapewnia efektywne prowadzenie wywiadu. To oznacza, że wywiad jest po pierwsze optymalnie krótki, tak to dziwnie nazwę, ale jest krótki, wszystkich nas to interesuje, żeby nie był za długi, ale jednocześnie w tym pewnym ograniczonym wymiarze czasu, aby był dokładny, wydajny i to, co wydaje się, kiedy sobie mówimy, to żeby był wspierający, natomiast czasami okazuje się, że nam się wydaje, że jesteśmy wspierający, ale sposób, w jaki się zachowujemy, sposób, jakie pytania zadajemy albo jak formułujemy nasze wypowiedzi, wspierający akurat nie jest. Uważa się też, że komunikowanie się prawidłowe, komunikowanie się w medycynie zwiększa satysfakcję pacjenta i również także naszą oraz poprawia wyniki w zakresie zdrowia, a więc to, że pacjent podąża tą ścieżką, którą mu zaproponujemy, co zbliża go do wyzdrowienia i powrotu do podstawowych takich aktywności życiowych, rodzinnych też i zawodowych. Aby nie być na zbyt dużym poziomie szczegółu, bo do tego przejdziemy sobie trochę później, chciałabym, abyśmy spróbowali ująć nasze podejście w komunikowaniu się do drugiej osoby, a kontekst, jakiego używam, jest oczywiście tylko i wyłącznie medyczny, a więc co powinienem być wyposażony albo na co powinienem zwracać uwagę w momencie, kiedy komunikuję się z moim pacjentem, obojętnie, czy to jest pierwsze moje spotkanie z tą osobą, czy to jest kolejne, takie, że my widzimy się codziennie przez jakiś taki pewien obszar czasu, wycinek czasu, czy też być może ten pacjent wraca do nas, nie wiem, co pół roku albo raz na rok, ma jakiś tam dłuższy wycinek, trzytygodniowy turnus i zajmujemy się nim wspólnie. Nie ma to znaczenia. Jakby te trzy podstawowe elementy, które tutaj Państwo widzą, są, nazwijmy to sobie, uniwersalne. Jeżeli zapamiętamy je, jeżeli spróbujemy zgłębić je troszeczkę bardziej, jeżeli spróbujemy je później zastosować wszystkie razem na każdym etapie spotkania z pacjentem i na każdym etapie rozmowy z nim, wówczas jest szansa, że po prostu będziemy lepszymi medykami i będziemy o wiele bardziej zrozumiani i będzie nam łatwiej komunikować się, a pacjent będzie bardziej zmotywowany. Więc po pierwsze jest to treść, po drugie jest to proces, a po trzecie jest to percepcja. Co się kryje pod tymi trzema filarami w pewnym sensie prawidłowego procesu komunikowania się, to to, że kiedy mówimy o treści, to bardzo jest ważne to przede wszystkim, co mówimy. Ja zaraz troszeczkę bardziej szczegółowo się temu przyjrzę, natomiast bardzo mi zależy, żeby Państwo zapamiętali ten obraz, ponieważ mam takie poczucie i też doświadczenie z pracy i ze studentami, i z fizjoterapeutami, i z medykami tutaj w Polsce, że jak próbują zapamiętać te trzy elementy, to później jest im łatwiej kontrolować się w pewnym sensie i łatwiej modyfikować swoje własne działania już w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Więc treść oznacza to, co mówimy. Proces to jest wszystko to, w jaki sposób to, co chcemy przekazać pacjentowi albo to, co chcemy od niego pozyskać, w jaki sposób my to robimy. Jak my zarządzamy swoją osobą, swoimi zachowaniami, dystansem, być może otoczeniem, aby ten pacjent był bardziej, nazwijmy to sobie, zaopiekowany albo na przykład się bardziej otworzył. I trzeci element to percepcja, a więc to, co czujemy,
podczas tego spotkania z konkretną osobą na konkretnej wizycie. Kiedy przyjrzymy się temu trochę bliżej i chcemy odkryć, co się dzieje pod każdym z tych elementów, to mówiąc o umiejętnościach dotyczących treści komunikowania się, czyli to, co mówię tak de facto, to jest wszystko to, co jest zawarte w konkretnych słowach przez nas wypowiadanych. A więc to są rodzaje pytań, które kierujemy do pacjenta, czy to są pytania otwarte, na przykład jak to się stało, że pan do nas trafił, w czym możemy panu pomóc, jakie są pana podstawowe problemy, jakie są pana potrzeby na dzień dzisiejszy, a więc pytania, które są na jakimś poziomie, na przykład ogólne, ale to są również pytania szczegółowe, a więc takie, na ile pana boli w skali od 0 do 10, jeśli już chcemy bardzo mocno uszczegółowić wywiad i dowiedzieć się, jak pacjenta boli w kategoriach zmierzenia intensywności tego bólu. Jest to również zawartość odpowiedzi, to znaczy odpowiedzi na pytania pacjenta. To jest też zawartość takiej informacji, którą pacjentowi przekazujemy na przykład po wywiadzie, po badaniu, albo odpowiadając na pytania, które on kieruje do nas, które czasami nie są związane z samym procesem zbierania wywiadu, ale jest związane z procesem w ogóle rehabilitacji. Treść to jest również umiejętność pozyskiwania informacji od pacjenta, nie tylko poprzez zadawanie prawidłowych pytań, ale również poprzez odpowiednią formę zadania tego pytania. A więc jeśli otrzymuję jakiś pakiet informacji od pacjenta, to w pewnym sensie muszę to sobie w jakiś sposób rozpakować. I na kilku slajdach kolejnych w drugiej części prezentacji Państwu przekażę, co za tym się kryje. Dzisiaj być może trochę bardziej na poziomie ogółu, ale kolejne wykłady pozwolą Państwu odkryć i przybliżyć się trochę do tego również bardziej na poziomie szczegółu. A więc otrzymywane informacje, czyli te od pacjenta, co to znaczy według pacjenta, a co to znaczy według mnie. I wtedy tym samym próba takiego przemodelowania, przeformatowania informacji, którymi my dysponujemy, w taki sposób, aby były one dla pacjenta zrozumiałe. Takim najprostszym przykładem to jest to, co najczęściej mówimy, używać języka pacjenta. Ale jeśli pracujemy ileś tam godzin dziennie, pracujemy już ileś lat i w środowisku medycznym używamy różnego rodzaju sformułowań medycznych, żargonu medycznego, to bez takiej świadomej kontroli, czyli świadomego opuszczania tego żargonu, świadomego pomijania specjalistycznych nazw, typu, nie wiem, na przykład stomia, tracheostomia, bradykardia, czyli słowa, które są zrozumiane dla nas. Natomiast dla pacjenta, szczególnie takiego, który nie ma nic wspólnego i nigdy nie miał ze światem medycznym, to są tylko kolejne hasła, które są dla niego kompletnie niezrozumiałe i informacje zwrotne do tego pacjenta powinny być przetłumaczone na jego język, a więc taki język, w którym on będzie w stanie zrozumieć to, co do niego mówimy. No i my to wszystko wiemy, kiedy sobie o tym rozmawiamy, natomiast później okazuje się na poziomie już takiego szczegółowego przyglądania się rozmowie z naszym pacjentem, że my z automatu właśnie o wiele częściej używamy medycznych określeń, tłumacząc pacjentowi pewne procesy, niż w rzeczywistości świadomie, na samym początku uczenia się tego, zastanawiamy się, jak to powiedzieć inaczej, aby pacjent to zrozumiał, jak to powiedzieć w języku pacjenta, a potem na sam koniec ewentualnie jeszcze dopytać pacjenta, jak on to zrozumiał. To jest wszystko to, co tak naprawdę jest w zakresie treści, czyli tego, co mówię. Omawiane sposoby leczenia to jest jakby ten sam szerszy pakiet tego, co powiedziałam wcześniej. To znaczy, jeśli zebraliśmy wywiad, jeśli dokonaliśmy badania, jeśli w zespole ustaliliśmy pewien proces usprawniania, który chcemy zaprezentować pacjentowi, słowa, treści, obraz być może, w jaki sposób mu przedstawię, należy również do tej grupy umiejętności, a więc na przykład, czy my będziemy pacjentowi coś wyjaśniali, tylko po prostu mu to tłumacząc.
czy my też będziemy mu wyjaśniali to, próbując pokazać to na jakimś modelu, czy też być może po prostu to wyrysować, czy pokazać innego chorego. To są omawiane sposoby leczenia, które no, my siadamy i omawiamy, natomiast dla odbiorcy, dla pacjenta, który jest w jakiejś tam sytuacji bardzo często, bardzo trudnej dla niego, czasami bywa po prostu niezrozumiałe. Drugim elementem, który wpływa i który stanowi taką składową podstawowych umiejętności komunikowania się, jest proces. Czyli innymi słowy, jak to robię. Czyli to już nie są same słowa, ale wszystko to, co czasami w komunikacji nazywamy komunikacją niewerbalną albo taką formą niewerbalną tego, w jaki sposób komunikuje się z drugim człowiekiem czy też z pacjentem. Co to znaczy, jak to robię? Sposób, w jaki na przykład ustawiamy czy organizujemy swoje miejsce pracy i w jaki sposób rozmawiamy z tym pacjentem. Czy to jest to, że ja siedzę za biurkiem, czy to jest to, że siadam koło pacjenta obok na kozetce i jestem zdecydowanie bliżej niego jako człowiek, a nie oddzielony barierą, granicą jako profesjonalista. Czasami mamy takie dyskusje, że jeśli siedzimy za stołem, to pacjent tego oczekuje, ponieważ to jest taka formuła zrozumiała, taka formuła, która ogólnie w medycynie funkcjonuje. Natomiast w rzeczywistości, okazuje się, że jeżeli chcemy być bardziej bliżej drugiego człowieka, a więc naszego pacjenta, to wszystko to, jak zorganizujemy się, czyli gdzie usiądziemy, czy będziemy nad nim stać, czy też usiądziemy na jego wysokości, czy pójdziemy do przestronnego miejsca, gdzie będziemy tylko i wyłącznie we dwoje, czy jesteśmy zmuszeni na przykład do zbierania wywiadu i badania go na dużej sali, gdzie są też inni fizjoterapeuci albo inni pacjenci. To, w jaki sposób budujemy relacje z tym pacjentem, to znaczy od jakich słów zaczniemy, czy od razu od tego profesjonalnego zbierania informacji, czy też być może od jakiejś innej, swobodniejszej rozmowy, łącznie z pytaniami o tym, jak się dzisiaj czuje, jak się dzisiaj ma, czy być może od czegoś tą rozmowę powinniśmy zacząć, na przykład od tego, żeby dać mu wody, albo na przykład w jakiś inny sposób zaopiekować się od niego, na przykład zasłaniając okno, przez które świeci za bardzo słońce. Być może Państwu to się wydaje takie no, bardzo proste i bardzo jasne, tylko badania właśnie pokazują, że my jak już jesteśmy w naszym trybie zawodowym, w naszym miejscu pracy, to zaczynamy się ogniskować głównie wokół tego, co dotyczy samego procesu na przykład badania. I zapominamy o tych wszystkich rzeczach, o których właśnie mówię, bardzo prostych albo inaczej, nie bierzemy również tego pod uwagę. A okazuje się w badaniach, że jeżeli zainwestujemy w takie rzeczy właśnie jak odpowiednie zarządzanie sobą i środowiskiem albo w odpowiedni sposób budowanie relacji z pacjentem, okazuje się czasami, że jest to połowa sukcesu, dla niektórych pacjentów nawet o wiele większa połowa sukcesu, jeśli można to tak powiedzieć. Tutaj też można podciągnąć pod to, jak to robię, w jaki sposób mam zaplanowaną strukturę wizyty, jak ona przebiega, czy pacjent, do którego podchodzę i z którym spotykam się po raz pierwszy, który na przykład nigdy wcześniej nie był rehabilitowany albo nigdy wcześniej nie był w szpitalu lub też nigdy wcześniej nie był w ogóle leczony, nie miał doświadczenia ze światem medycznym, to też ma bardzo duże znaczenie i sposób, w jaki zaplanuję takie spotkanie z tym człowiekiem, w jaki sposób mu na przykład przybliżę w odpowiednim momencie mojej wizyty, jak ta wizyta będzie wyglądała, jak będzie przebiegała struktura dzisiejszego spotkania, albo jak będzie przebiegał na przykład cały proces, czyli pokazanie pacjentowi mojego planu, czy też tego, co się tutaj zazwyczaj dzieje, powoduje, że pacjent jest może nie rozluźniony, ale w pewnym sensie wstępnie oswojony z tym, z czym nigdy wcześniej być może właśnie nie miał do czynienia. Trzeci element, czyli trzeci filar umiejętności komunikowania się, czyli tak zwane umiejętności percepcyjne, to w skrócie można byłoby powiedzieć to, co myślę i czuję. A więc wszystkie takie elementy, które dotyczą mnie samego i które wydają się być w ogóle
wstępnie, jak o tym myślimy, takie trochę oderwane od potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żebym ja się zastanawiał nad tym, co ja mam albo jak ja się czuję w kontekście, kiedy widzę się z pacjentem i powinienem się nim zająć. Najprostszy przykład jest taki. Jeśli Państwo teraz siedzicie po drugiej stronie i jesteście, bo na przykład zostało to spotkanie zorganizowane i macie obowiązek na nim być i jesteście tutaj fizycznie, ale macie w głowie tysiąc różnych innych myśli, które w rzeczywistości zabierają Wam proces koncentracji i proces, znaczy może nie proces, ale w ogóle Waszą osobę z tego spotkania. Jeśli na przykład siedzicie i myślicie o tym, że do 15 trzeba siedzieć, a ja nie mam tyle czasu, to w rzeczywistości w tym samym momencie już mnie Państwo nie słyszą, tylko zajmujecie się swoimi potrzebami. Jeśli siedzicie i nie zdążyliście pójść do toalety albo nie zdążyliście zrobić sobie kawę i w tym momencie tutaj też siedzicie i mówicie, ach, jeszcze nie zrobiłem tego, jeszcze dobrze byłoby mieć to, to i to, albo na przykład mam jeszcze kilku pacjentów i muszę ich szybko zrobić, a muszę tutaj siedzieć, to oznacza, że percepcyjnie Państwo zajmujecie się sobą, a nie zajmujecie się na przykład właśnie tym wykładem, jeśli mogę to tak uprościć. Przekładając to na grunt medyczny, na nasze spotkanie z pacjentem, no to można to w ten sposób przedstawić. Jeśli miałem trudne spotkanie z pacjentem, jeśli nie był zmotywowany, jeśli nie namówiłem go do ćwiczeń, jeśli w jakiś sposób ten proces rehabilitacji z pacjentem, który na godzinę 13 był u mnie, źle przebiegł. Ja wyszedłem, jestem wkurzony na to, że nic nie wyszło, jestem zły na to, że się nie dogadałem, albo nie daj Boże, że się pokłóciłem z tym pacjentem i on wyszedł wkurzony, bo nie chciał ćwiczyć i ja wyszedłem wkurzony. No to jeśli nie mam takiej świadomości, że jestem zły, i że muszę coś ze swoimi emocjami i ze swoimi myślami o tej wcześniejszej wizycie, o tym wcześniejszym człowieku coś zrobić, czyli innymi słowy najprościej rzecz biorąc, w jakiś sposób je uwolnić, odparować, a więc może na chwilę wyjść na zewnątrz, może na chwilę porozmawiać z kimś, omówić co takiego się wydarzyło. Chodzi po prostu o to, żeby tych emocji się pozbyć wcześniej, zanim pójdę do drugiego człowieka. Ponieważ jeśli przejdę od łóżka do łóżka, jeśli wyjdę z jednej sali do drugiej sali, jeśli odejdę wkurzony od jednego stołu i stanę przy drugim stole, przy którym mam innego pacjenta, to czy chcemy, czy nie chcemy, często się dzieje tak, że nasze wcześniejsze doświadczenia, nasze wcześniejsze emocje po prostu mają wpływ na to, w jaki my sposób podchodzimy teraz do tej drugiej osoby. To znaczy, że my emocjonalnie możemy być o wiele bardziej agresywni niż bylibyśmy normalnie. Moglibyśmy różne rzeczy jeszcze przepracowywać w naszej głowie z tą sytuacją wcześniejszą, a w rzeczywistości teraz powinniśmy się skupić na tym pacjencie. I okazuje się, że jak się tak przyjrzymy sobie i się zastanowimy, no chociażby nad wczorajszym dniem, kiedy byliśmy w pracy, przy ilu pacjentach byliśmy w pełni skoncentrowani na nich, a przy ilu pacjentach, albo na przykład o jakiej porze dnia byliśmy już bardziej myślami, nie wiem, w domu, albo myślami przy tym, że nie wiem do końca, jak mu pomóc, nie mam pojęcia, nie zrobię tego, albo o tym, że po prostu jestem głodny, chcę do toalety, ten pacjent jest niećwiczący, niezmotywowany, a przecież on też musi coś chcieć, jak tutaj wkładam nie wiadomo z siebie ile. Więc jakby te elementy, które dzieją się we mnie, które są związane z takim umiejętnością uważności co do siebie, co do tego, w jakim ja jestem aktualnie stanie i na ile ja mogę ten stan w sposób świadomy być może zmienić wcześniej, zanim spotkam się z następną osobą, albo być może po prostu, jeśli się da, ale to jest akurat najtrudniejsze, zmodyfikować je w trakcie, w momencie, kiedy ja po prostu to rozeznam. Przykład z wczorajszego dnia, organizowaliśmy na oddziale wspólny posiłek, tak żeby pacjenci nie jadali w swoich salach, przy swoich stoliczkach. Organizujemy dla tych pacjentów, którzy się poruszają, czy o własnych siłach, czy przy balkoniku, czy też na wózku, wspólny obiad.
Jeden z pacjentów nie zrozumiał nas do końca, że prosimy go po prostu, jeśli ma ochotę, o przejście na dużą salę. On zrozumiał, że prośba jest o to, żeby wyszedł i żeby ponownie zrobił spacer, tak jak to wcześniej robiliśmy na jednym z procesów rehabilitacji, a ponieważ on nie miał w danym momencie ochoty, więc po prostu on wyszedł oburzony, nie do końca nas rozumiejąc. My przez to, że nie byliśmy w stanie też do końca go chyba zrozumieć, bo był to właśnie pacjent między innymi z Ukrainy, no nie doprecyzowaliśmy tego, o co chodzi prawdopodobnie. No i tacy wkurzeni w pewnym sensie na całą sytuację, że no, sytuacja jest prosta. Zapraszamy pacjenta, żeby poszedł i wspólnie zjadł posiłek z innymi pacjentami, a to się okazało, że w wyniku nieprawidłowego skomunikowania się pacjent był zdenerwowany, nie zjadł obiadu, zrobił jeszcze jedną jednostkę treningową, a w rzeczywistości chodziło o to, żeby spędzić wspólnie czas i być może zamiast treningu po prostu razem wspólnie posiedzieć przy obiedzie, potem przy jakimś cieście i dopiero potem wspólnie na przykład wyjść na spacer, bo było 20 stopni i świeciło słońce. Więc umiejętności percepcyjne jest to rzecz, która wydaje się być po pierwsze jedną z kluczowych, bo wpływa na to, jak coś robimy i wpływa też na to, jakich słów używamy, a więc taka świadomość siebie w danym momencie w kontakcie z drugą osobą nam się może wydawać nieważna, nieistotna, bo trzeba zrobić swoje, natomiast w takim świadomej pracy z pacjentem jest jedną z takich podstawowych rzeczy, na którą musimy uważać, tak de facto. Może nie modelować, ale przede wszystkim uważać, żeby móc ją zmodyfikować najczęściej ciut wcześniej, zanim coś wydarzy się takiego właśnie jak przykład wcześniej przytoczony. Aby Państwa jakby z tym całym pakietem tego, co robimy, jak robimy i co czujemy i dlaczego to jest takie ważne zaprowadzić dalej, to przez chwilę dosłownie chciałabym się skupić na tym, że w opiece zdrowotnej od wielu lat już zastanawiano się nad tym, w jaki sposób poprowadzić rozmowę z pacjentem, szczególnie tą pierwszą rozmowę, ponieważ uznano, że rozmawianie to jedno, ale kluczem jest pierwsze spotkanie, tak zwana konsultacja, czy lekarska, czy pielęgniarska, czy fizjoterapeutyczna, czyli pierwsze spotkanie z pacjentem, kiedy zaznajamiamy się, można by powiedzieć, że pod każdym względem, zarówno takim pierwszego widoku, pierwszej reakcji, pierwszych naszych spostrzeżeń, pierwszych naszych informacji wymienionych między sobą, ale również tego, jak ta rozmowa będzie przebiegała później i co z niej tak naprawdę wyniknie i jaki to będzie miało wpływ na to, czy pacjent się zaangażuje w dany proces, czy też nie. I tu chciałabym tylko Państwu zwrócić uwagę na daty, ponieważ badania nad tym już, jak widzicie, rozpoczęły się bardzo dawno temu. Pierwsze badania nad tym, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem i w jaki sposób rozumieć jego skargi, to znaczy te problemy, te objawy, które chce on nam opowiedzieć, w jaki sposób rozmawiać, żeby zrozumieć go tak, jak on chce, a nie tak, jak my po prostu jesteśmy w stanie zrozumieć. I kolejne lata to tak naprawdę poszukiwania tego, w jaki sposób można byłoby te pierwsze spotkanie z pacjentem poprowadzić w taki sposób, żeby łatwiej można było go później leczyć i łatwiej można było go prowadzić. Okazuje się, że te badania były prowadzone głównie na lekarzach, ponieważ badania na fizjoterapeutach są dość młodymi badaniami, zaledwie może tak od 5-8 lat są przeprowadzane. Dlatego też w medycynie bardzo dużo modeli bazuje na modelach i badaniach przeprowadzonych na lekarzach, ale jak Państwu później pokażę na poziomie Calgary Cambridge Guide, takiego protokołu, który Państwu zaproponuję właśnie jako taką podstawową strukturę do prawidłowej konsultacji pacjenta, okazuje się, że te badania przeprowadzone bardzo dawno temu i modyfikowane na przestrzeni lat, przeprowadzone na głównie właśnie konsultacjach lekarskich, doprowadziły nas do tego, że nie jest aż tak bardzo ważne, co my wynieśliśmy ze szkoły w kontekście podstawowych narzędzi technicznych, takich
dobrze zoperuję, pacjent będzie zadowolony. Dobrze wykonam technikę fizjoterapeutyczną, dobrze zastosuję metodę, pacjent będzie zadowolony. Okazuje się, że oprócz tych narzędzi technicznych niezmiernie ważne jest to, jak ja stosuję również swój język, jak go używam, jak jestem w stanie świadomie zastosować różne narzędzia komunikacyjne do tego, żeby ten pacjent później naprawdę był zadowolony, nie tylko w wyniku tego, co technicznie jestem w stanie wykonać. Na świecie, być może też i u Państwa, w Polsce wciąż pokutuje takie określenie jak kompetencji twardych i kompetencji miękkich i na narzędzia komunikacyjne mówi się, że są to kompetencje miękkie, ale w tej chwili w świecie medycznym odchodzi się od tych sformułowań i mówi się raczej bardziej o kompetencjach technicznych i nietechnicznych. I właśnie umiejętność komunikowania się w trakcie spotkania z pacjentem, na przykład zbieranie wywiadu, jest umiejętnością nietechniczną i odchodzi się od sformułowania takiego, co wcześniej przytoczyłam, czy miękkie, czy twarde. I chciałabym też dodać jeszcze jedną rzecz, że to, co zawdzięczamy też lekarzom, to tak naprawdę dzięki nim to, że w ogóle poszukiwano tych rozwiązań. Bo gdyby nie lekarze pierwszego kontaktu, czyli na przykład lekarze, którzy prowadzą internistycznie pacjentów, i to oni jako pierwsza taka grupa, oprócz onkologów i pediatrów, zgłosili potrzebę zgłębienia tego, jak należy się komunikować. To znaczy, pierw ich interesowało to, w jaki sposób mam rozmawiać z pacjentem, żeby on chciał to, co ja chcę mu zaprezentować. To był główny problem lekarzy internistów. Lekarzy onkologów, głównym problemem, który zmusił tą grupę lekarzy do poszukiwań, jak lepiej się komunikować z pacjentem, było to, że chcieli wiedzieć, w jaki sposób przekazać informacje o złym rokowaniu, o chorobie nowotworowej, żeby to dla pacjenta było, nazwijmy to tak, znośne, żeby nie cierpiał aż tak bardzo z tytułu diagnozy, jak wydaje się, że cierpi. I trzecia grupa to byli pediatrzy, którzy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób lepiej komunikować się z rodzicami dzieci, z którymi no, jakby konsekwentnie z dziećmi się nie mogą dogadać słownie, ale mogą na przykład je zbadać. Natomiast co do innych objawów, które są zaobserwowane przez rodziców, lepiej jest rozmawiać z rodzicami. I teraz jak efektywnie się komunikować z zdenerwowanym rodzicem i jak zebrać od niego wywiad na temat pociechy, żeby się dowiedzieć, co w rzeczywistości w takim rozumieniu medycznym temu choremu dolega. I widzicie Państwo, że na przestrzeni lat w różny sposób próbowano rozwikłać to, w jaki sposób taką rozmowę przeprowadzić. I ja tutaj tylko kilka Państwu przytoczę modeli konsultacji, pierwszej konsultacji lekarza z pacjentem, w których próbowano odnaleźć, co jest ważne, co jest na tyle istotne w tym procesie rozmawiania z drugą osobą, co jest istotne dla tego pacjenta i co w rzeczywistości później doprowadzi do tego, że on będzie chciał podążać za lekarzem i będzie chciał zaangażować się w swój proces zdrowienia i leczenia. I okazuje się, że umiejętności komunikowania się są ważne na każdym etapie. To znaczy nie tylko sam wywiad i prawidłowe powitanie pacjenta jest ważne. Okazuje się, że na każdym etapie, to znaczy zarówno sposób, w jaki będę komunikować się z moim chorym podczas badania, na przykład wyjaśnienie mu, jak to badanie będzie przebiegało, czego to badanie dotyczy, czy ono będzie inwazyjne, czy nie będzie inwazyjne. I jeszcze raz do tego używania w taki sposób sformułowań, żeby to było dla pacjenta jasne. Ogólne umiejętności komunikacyjne, to znaczy, czy ja umiem pacjentowi wyjaśniać jego językiem to, co za chwilę się wydarzy, czy ja jestem empatyczny, to znaczy, czy umiem dostosować swoje emocje i swoje zachowania do tego, co w rzeczywistości w danym momencie potrzebuje pacjent. No i to i aspekty medyczne, czyli czy ja w ogóle wiem, jak coś przeprowadzić i czy to, co przeprowadzam, przeprowadzam w sposób prawidłowy.
To są doniesienia między innymi z 95 roku, ale w kolejnych latach kolejne grupy na całym świecie, bo chcę Państwu tutaj przedstawić jakby kilka modeli z całego świata, poszukiwały tego rozwiązań tego problemu jakby niezależnie od siebie, równolegle, to znaczy i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i w Azji próbowano stworzyć taki model spotkania z pacjentem, który spowoduje, że już od tej pierwszej wizyty tego pacjenta, przepraszam za takie potoczne sformułowanie, ale kupimy, zaangażujemy, może przeciągniemy na swoją stronę, może na tyle zmotywujemy, że jego zaangażowanie będzie tak duże jak nasze i że on będzie dokładnie chciał tak, jak my chcemy. Choć oczywiście dokładnie tak, jak my, jest to po prostu w pewnym sensie niemożliwe. Pozostałe, jak widzicie, modele, jeśli się przyjrzymy tym modelom jeden po drugim, to zobaczymy, że one w sobie mają bardzo wiele cech wspólnych. Tak? W modelu Calgary-Cambridge Guide z 1996 roku uznano, że aby pacjent był zaangażowany, aby terapia, leczenie, cały proces leczenia był efektywny, to bardzo ważne jest, żeby zainwestować w takie etapy, które tutaj mam przedstawione. To znaczy, że bardzo ważne jest rozpoczęcie sesji. Niezmiernie ważne jest prawidłowe zebranie wywiadu, budowanie relacji. Tutaj będzie wszystko, co to było z tego pakietu proces, czyli jak ja robię to, co robię, w jaki sposób podchodzę do tego człowieka i też percepcji, na ile kontroluję siebie i dostosowuję siebie do tej sytuacji, w której ja jestem z tym człowiekiem. Kształtowanie wywiadu, wyjaśnianie i planowanie, o czym mówiłam już trochę wcześniej, i prawidłowe zakończenie sesji. To są rzeczy, które według Brytyjczyków między innymi należało wziąć pod uwagę, żeby proces leczenia pacjenta był efektywny. W innych modelach, jak się przyjrzymy, ten jest akurat amerykański, mimo że tylko mamy cztery zwyczaje, cztery kroki, można by powiedzieć, że cztery etapy według nich są najważniejsze, ale zobaczmy, że one są bardzo spójne z tym, co było wcześniej. A więc mamy ponownie zainwestuj w początek, a więc to, co się wydarzy na samym początku naszego spotkania, jest bardzo ważne. Poznaj perspektywę pacjenta. To będzie takie sformułowanie, które mam wrażenie, że będzie jednym z kluczowych i będzie nam przyświecało przez ten wykład i też również pozostałe dwa wykłady. Jeśli dobrze zrozumiemy, albo jeśli inaczej, jeśli mi się uda Państwu w odpowiedni sposób przedstawić to, jak tą perspektywę pacjenta należy zrozumieć, to praktycznie można byłoby powiedzieć, że będą Państwo znacznie bliżej celu, a pacjent będzie się po prostu czuł zrozumiany. No i też empatia oraz zainwestowanie w koniec. A więc kolejne, widzimy tutaj chronologicznie na przestrzeni lat, różnego rodzaju modele medyczne, które właśnie wynikały z prowadzonych badań, przedstawiają różne etapy, które są do siebie bardzo podobne. Zbieranie informacji, rozumienie perspektywy pacjenta, prawidłowe zakończenie spotkania, prawidłowe informowanie pacjenta, dzielenie się z tą informacją w sposób taki, który jest dla tego pacjenta zrozumiały, powodowały, że na przestrzeni lat, widzicie Państwo, że tych modeli było dość dużo i nie chcę się tutaj jakoś szczególnie nad nimi pochylać, ale przedstawiam je, żeby Państwo też zobaczyli, że próby modyfikacji tego, co zbadano wcześniej, co zweryfikowano i co postanowiono ostatecznie uznać jako pewnego rodzaju konsensus, przebiegały na przestrzeni po prostu bardzo wielu lat. W 2002 roku powstał tak zwany poprawiony model Calgary-Cambridge Guide. To jest model podstawowy, to znaczy model, który powstał w 1996 roku, zaproponowany przez grupę badaczy europejskich, a tak pomacowany i tak skontrolowany badawczo przez Brytyjczyków. On przede wszystkim zakładał, że prawidłowe spotkanie z pacjentem, bez względu na to, czy to jest pierwsza wizyta, czy kolejne, powinien zawierać w sobie takie elementy.
jak rozpoczęcie sesji, czyli inicjowanie sesji, prawidłowe zebranie informacji, a więc wywiad, prawidłowo przeprowadzone badanie, a więc w kontekście dzisiejszego tematu. To nie jest wykonanie tego badania, ale sposób, w jaki ja przeprowadzę tego pacjenta przez badanie, porozumiewając się z nim w odpowiedni sposób, to jest to, co mu wyjaśnię, w którym momencie tego spotkania wyjaśnianie i planowanie jest najistotniejsze oraz sposób, w jaki tą sesję po prostu zamknę. Oprócz tego stwierdzono, że przez wszystkie te etapy bardzo ważnymi elementami są takie dwie, może nie dwa etapy, ale pewien proces, który się toczy od momentu spotkania aż do samego końca. Jednym z procesów to jest budowanie relacji, a więc to, w jaki sposób ja tą relację z pacjentem nawiążę, a więc czy ja będę z nim rozmawiać na korytarzu, czy będę nad nim stać i zbierać wywiad, bo nie mam gdzie usiąść, albo będę zbierać ten wywiad pośród innych pacjentów, czy też zainwestuję w to spotkanie pierwsze, szczególnie jeśli jest to trudna sytuacja i stworzę warunki takie, że będziemy na przykład tylko we dwójkę. Oczywiście zasadnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ośrodka, w jakim pracujemy, warunków, jakie tam mamy, to nie zawsze oznacza oddzielny pokój. To może oznaczać pewną wydzieloną część sali, zasłoniętą kotarą, być może oddzieloną jakąś inną formą, tak aby ta relacja między mną a pacjentem w rzeczywistości była między mną a nim w jakimś wycinku miejsca, a nie na ogromnej sali, gdzie jedni ćwiczą, drudzy walczą, jeszcze inni też być może po prostu rozmawiają, odpoczywają i to, co się między nami rozpoczyna i co później na kolejnych etapach, kiedy będę go dokładnie wypytywać o to, co ma do powiedzenia i co ja chcę wiedzieć, o to, w jaki sposób go zbadam, w jakich warunkach to przeprowadzę, o to, jak mu wyjaśnię, jaka jest jego przyszłość, jaki jest cel, jaki będzie proces, w jakim będziemy razem szli przez jego usprawnianie, będzie elementami, które relacje tą będą albo budowały i rozwijały, i takie jest jedno z najważniejszych jakby założeń, między innymi modelu Calgary Cambridge Guide, albo też jeśli nie będę nad tym pracować na poszczególnych etapach, to po prostu ta relacja nie będzie miała miejsca. I będę się fizycznie spotykał z pacjentem, będę fizycznie wykonywał pewne czynności, będę z nim ćwiczył, on będzie wykonywał te ćwiczenia, natomiast nie będę miał jego samego jako człowieka w tym procesie. Ponieważ to nie jest zależne od moich technicznych umiejętności, jak wykonam daną technikę albo jakie ćwiczenia ułożę, tylko to zależy od tego, jaką relację my ze sobą nawiązaliśmy na samym początku, jak ja tą relację będę budował po drodze, jak będę o nią dbał. I to jest taka składowa, która okazuje się mieć ogromny wpływ na każdy z tych etapów w kontekście jakby jednego, jednorazowego spotkania, ale również na każdy z etapów później, czyli kolejnego tygodnia, być może nawet kolejnego miesiąca naszej wzajemnej pracy w procesie na przykład rehabilitacji. I zapewnienie struktury to jest taka druga rzecz, która okazała się być ważna dla pewnej grupy pacjentów. To znaczy, że ja dokładnie pacjentowi na przykład informuję go na początku. Dlatego ta strzałka przebiega znowu od samego początku do samego końca, ponieważ jedną z technik, która zabezpiecza nas w takim prawidłowym prowadzeniu struktury spotkania, jest na przykład informowanie dokładne o tym, co się wydarzy i podsumowywanie na przykład tego, co się wydarzyło. Na przykład, jeżeli jesteśmy przy badaniu fizykalnym i wiemy, że pacjent nigdy wcześniej nie miał do czynienia z żadnym procesem medycznym, ponieważ był zdrowy i nie chorował, podkreśla się to, że bardzo ważne jest, żeby pacjentowi powiedzieć, jak to badanie będzie wyglądało. Że teraz poproszę, żeby pan się rozebrał, dokładnie dotknę, zbadam różne części ciała, wykonam różne ruchy po to, abym dokładnie dowiedział się, badając pańskie ciało, co mu dolega na różnych jakby etapach, w różnych jego częściach. Natomiast w podsumowaniu mogę powiedzieć, że teraz przeprowadziłem cały wywiad, przeprowadziłem badanie, teraz sobie usiądziemy tutaj i postaram się panu wyjaśnić,
co to wcześniejsze badanie oznacza, jakie wnioski z tego wyciągamy i jakie w związku z tym planujemy postępowanie. Czyli ja z jednej strony pacjenta jakby stale nad każdym etapem informuję, co się będzie działo, natomiast później na koniec podsumowuję to. Nie oznacza to, że zabiera mi to bardzo czasu, dużo. Bardzo często jest to po prostu jedno zdanie. Jedno zdanie na wstępie rozbudowane być może, co się wydarzy, i jedno zdanie na koniec, które będzie podsumowaniem mówiącym o pacjentowi, że zakończyłem dany etap, a teraz przechodzimy do następnego. Kiedy to się tak tego słucha, to czasami się wydarzy, że wydaje, że to bardzo dużo zabiera czasu, jednak w rzeczywistości na przykład zbieranie informacji w tak rozbudowanym modelu, zbadany, zmierzony czasem u lekarzy, okazuje się, że prawidłowe zbieranie informacji według tego modelu zajmuje około 8-9 minut, a nie jak nam jak się wydaje, że po prostu około nawet czasami 15 czy 20. I w 2002 roku ten Calgary Cambridge Guide został rozbudowany o pewne treści, które uszczegóławiały poszczególne etapy. I tutaj widzimy, że uszczegółowienie polegało na bardzo precyzyjnym dookreśleniu tego, co ma się konkretnie wydarzyć w aspekcie umiejętności komunikowania się w kontakcie z pacjentem. Czyli jeśli ja spotykam się z pacjentem i widzę go pierwszy raz, to etapy, które mam do wykonania, one wydają się być może bardzo śmieszne, ale one jakby zawierają w sobie te wszystkie rzeczy, które Państwu wcześniej przedstawiłam, czyli i treści, i proces, i percepcje. Na przykład przygotowanie do konsultacji oznacza między innymi na przykład zamknięcie wcześniejszej konsultacji, to znaczy dokonanie dokumentacji, wpisanie tej dokumentacji, zamknięcie teczki wcześniejszego pacjenta i otwarcie jakby na nowo i w papierze, i w umyśle, i w moim ciele kolejnego spotkania. Przygotowanie się to też znaczy być może pójście do toalety i zrealizowanie swoich potrzeb fizjologicznych po to, aby nic nie odciągało mojego umysłu przez najbliższy czas, czy to jest 15 minut, czy to jest pół godziny, czy godzinę, i żebym nie zajmował się rzeczami, które mnie dotyczą i sobą, i swoimi problemami, tylko zajął się tym człowiekiem, z którym teraz się spotykam. Ustalenie wstępnej relacji to w tym zakresie na przykład w Calgary Cambridge Guide bardzo ściśle dookreśla się jakby całą informację, którą należy pacjentowi przedstawić. To znaczy rzeczy proste, których bardzo często zapominamy. To znaczy jak się nazywam, kim jestem w tym zespole, jak długo będę z daną osobą przebywać, czym się tam będę zajmować. Ustalenie relacji, to znaczy, czy my się będziemy widzieli codziennie, jak często to będzie miało miejsce, czego dotyczy albo będzie dotyczyło nasze bezpośrednie współdziałanie w tym całym procesie, który właśnie rozpoczynamy. I identyfikacja przyczyn konsultacji, czyli na poziomie z perspektywy fizjoterapeuty, to Calgary Cambridge Guide na tym etapie poprzez zastosowanie odpowiednich technik, na przykład odpowiednich pytań otwartych albo takich technik jak screening, dokładne zidentyfikowanie czy przyczyny konsultacji, dlaczego ten pacjent znalazł się na przykład na rehabilitacji, czy też problemu, który jest dla niego najistotniejszy. Bo może się okazać, że pacjent do nas trafił i skierowanie lekarskie mówi o jakimś konkretnym postępowaniu, na przykład usprawniamy pacjenta po to, żeby był sprawny i żeby wyszedł do domu i w tym domu funkcjonował, wrócił do zawodu, ale z perspektywy pacjenta, jeśli go zapytamy o to, nad czym on chciałby pracować, mogłoby się okazać, że on może i chciałby wyjść, ale przede wszystkim na przykład chciałby być może być sprawniejszy w kontekście komunikowania się, chciałby być bardziej zrozumiany. Chciałby być może sprawniej poruszać się na bosaka, ponieważ u niego w domu są takie warunki albo inne. Albo odwrotnie, chciałby na przykład lepiej chodzić na zewnątrz, a u nas jest jeszcze w procesie rehabilitacji na samym początku i tak naprawdę porusza się na wózku i trudno mówić jest o usprawnianiu i realizowaniu jego potrzeb, które nazwie
które będą być może w dalszym etapie naszego współdziałania, a nie na tym etapie. Jednym z przykładów, które mogę tutaj przytoczyć, to z mojej działki, kiedy zajmowałam się 30-letnim młodym człowiekiem, który miał guza mózgu i z perspektywy medycznej skierowany został na rehabilitację z celem usprawnienia maksymalnie jak się da. Był w czwartym stopniu glejaka wielopostaciowego, więc w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Znajdował się już w hospicjum, w związku z czym można byłoby powiedzieć, że o wyzdrowieniu raczej nie rozmawiamy, ale rozmawiamy o usprawnianiu na tyle, ile się da. Moja pierwsza wizyta u niego była w domu i był młodym 30-letnim człowiekiem leżącym w łóżku, który kompletnie nie był w stanie się poruszać. Był w niedowładzie połowiczym, nie był w stanie obrócić się na żaden bok, nie był w stanie usiąść i nie był w stanie wykonać wobec siebie podstawowych czynności, a w tym domu był jeszcze jego 7-letni syn, którym opiekowała się jego mama, czyli starsza pani, która była babcią dla tego młodego 7-letniego chłopaka. Nie było żony, która zmarła kilka lat wcześniej, a więc sytuacja bardzo trudna i z naszej perspektywy na przykład medycznej lekarz mówi, no to spróbujmy zrobić co się da, uruchommy nogę. Natomiast z perspektywy pacjenta, jak zapytałam go, jaka jest jego potrzeba, co chciałby przede wszystkim osiągnąć, do czego chciałby dążyć, to on powiedział w sposób prosty, no pewnie, że chciałbym być sprawniejszy, ale mnie przede wszystkim interesuje to, abym mógł zaprowadzić syna do szkoły. I teraz wydaje się, że ta jego perspektywa jest, jego cel w całym tym kontekście są po prostu nieosiągalne, ponieważ jeśli leży w domu i nawet nie siedzi, a chce zaprowadzić syna samodzielnie do szkoły, to my jesteśmy w jakimś takim okresie kilku lat świetrnych od tego celu, który jest dla niego ważny. Mogłoby się wydawać, że nie jesteśmy w stanie go zrealizować, ponieważ widzimy, jakie są warunki. Otóż w takim procesie wstępnym, można byłoby powiedzieć, kiedy myślimy sobie o motywacji pacjenta do pewnej rzeczy, to, co dla niego jest najważniejsze, w pewnym sensie jest najważniejsze również dla nas. Dlatego w takiej bezpośredniej rozmowie z tym pacjentem nie odcinamy mu tego, co on chce, bez względu na to, co to jest i jak bardzo wydaje nam się nierealne lub też nieosiągalne. Czyli ja w rozmowie z takim pacjentem mówię, oczywiście, idziemy w tym kierunku, który jest dla ciebie najważniejszy, ale żeby dojść do tego punktu, musimy to podzielić na pewne etapy. Dzielimy to na takie etapy, że najpierw musisz w swoim łóżku zarządzać swoją osobą najlepiej, jak potrafisz. Musisz najpierw się w tym łóżku obracać, musisz umieć usiąść, musisz najpierw w tym domu spokojnie stanąć i po tym domu spokojnie się poruszać, na tyle bezpiecznie, na ile się da. Potem na kolejnym etapie przerobimy wychodzenie z domu, a na kolejnych etapach, które idziemy i idą one w kierunku głównego celu pacjenta, będziemy mogli być może zrealizować ten, który on chce. I mogę Państwu powiedzieć, że z tym pacjentem żeśmy zrealizowali jego cel. Zajęło nam to bardzo długo, bo około 6 miesięcy, ale wydawałoby się, że w sytuacji hospicjum nieosiągalnej, nieosiągalnego celu, który chciał zdobyć, to podzielenie na etapy i zabranie go na poszczególne etapy, rozmawianie o nim, że będziemy pracowali tu, a dalej zobaczymy. Popracujemy tu, ale to wszystko prowadzi nas w kierunku Twojego podstawowego założenia i Twojej podstawowej potrzeby, która mnie sprowadziła również do Ciebie. W związku z czym to powoduje, że ci pacjenci, którzy mają jakiś cel, nie przekreślamy go, nie dywersyfikujemy go, nie zmniejszamy go, tylko próbujemy nakreślić mu poszczególne kroki, poszczególne etapy i po prostu do tych etapów zmierzać. Kolejny etap to zbieranie informacji i to będzie jeden z takich elementów najistotniejszych dzisiejszego spotkania, więc ja za chwilę do niego przejdę, aby go jakby szerzej rozbudować. Natomiast to, co było ważne, to to, że na samym początku pierwszy model Calgary-Cambridge Gaze z 1996 roku był modelem, który zawierał tylko i wyłącznie taką perspektywę biomedyczną. To szczegółowo oznacza też, jak znajdziemy się w dziale zbierania informacji, opiszę. Natomiast ten model z 2002 roku był o tyle rozbudowany,
że zostało włączone w zakres wywiadu i zbierania informacji od pacjenta przede wszystkim jego perspektywa. Jego perspektywa to znaczy tak sformułowane pytania, w których ja odbiorę, zbiorę od pacjenta informacje, które są dla niego ważne. W tej perspektywie biomedycznej żeśmy mieliśmy taką perspektywę zbierania konkretnych medycznych danych. Co boli, jak boli, gdzie boli, dokąd boli, czyli takie bardzo precyzyjne, ścisłe, konkretne pytania, które służą głównie nam, po części pacjentowi, ale nam, medykom, służą do zebrania według nas pełnej informacji o tym problemie. Natomiast okazało się, że jeśli zapytam pacjenta jego językiem o ten problem, to wywiad, który zbiorę, jest o wiele szerszy, a to, co przede wszystkim dostaję, to to, że jeśli ja poznam perspektywę, jego spojrzenie na ten przeze mnie medycznie nazwany problem, i jeśli ja tą perspektywę zechcę przyjąć, albo inaczej przyjmę i nią będę się posługiwać w dalszym procesie, to okaże się, że pacjent jest zdecydowanie częściej zaangażowany, zdecydowanie częściej czuje się zrozumiany i zdecydowanie częściej ten cały proces o wiele jest bardziej efektywny. Kolejne etapy, jak Państwo tu widzicie, to jest badanie przedmiotowe, a więc to, co już troszkę też wcześniej powiedziałam, sposób nie tylko bezpośrednie, techniczne przeprowadzenie badania, ale również to, w jaki sposób, jakimi słowami to zrobię, w jaki sposób to tego pacjenta zaopiekuję. No chociażby to, że mu wyjaśnię, jak to badanie będzie przebiegało i czego będzie dotyczyło. Następnie kolejny etap, czyli wyjaśnianie i planowanie, a więc wszystko to jest drugi, uważa się, że komunikacyjnie bardzo ważny dział zaraz po zbieraniu informacji. I tutaj pewnie trochę więcej o tym powiem na kolejnym wykładzie, kiedy będziemy mówili o zespole, gdzie ja dokładnie, albo ja, albo ja jako członek zespołu będę, postaram się, może tak, wyjaśnić pacjentowi, dać mu takie informacje, których on potrzebuje, w taki sposób, w jaki on jest w stanie przyjąć. Nie, że ja mu po prostu powiem, jakie mam wnioski, ale ja całą tą informację, którą mam, w taki sposób prześledzę, w taki sposób można byłoby powiedzieć, że podzielę na kawałki i podzielę się tą informacją z pacjentowi, aby tej informacji nie było za dużo, żeby ta informacja była zrozumiała, zrozumiała dla niego, a nie tylko dla mnie, żeby ta informacja była tak podana, żeby mogła być zapamiętana. A więc innymi słowy, ja muszę dokonać pewnego rodzaju analizy tego, co mam do powiedzenia i w zależności od sytuacji danego dnia, czy mój pacjent jest wycofany i schowany, czy mój pacjent jest zdenerwowany i zły, czy mój pacjent jest wręcz odrzucający, nie wiem, placówkę, w której się znalazł, zespół, który z nim pracuje, mnie jako fizjoterapeutę, do który do niego przyszedł, to wszystko będzie powodowało, że to, co mam tutaj do powiedzenia na swojej pierwszej wizycie, trzeba będzie zmodyfikować i być może podzielić na pewne części, które później dopiero stopniowo na przestrzeni kolejnych dni, a może nawet kolejnych decyzji, będę dopiero przed pacjentem powoli odkrywać. No i tutaj również macie Państwo kilka szczegółów co do tego, w jaki sposób budować tą relację na przestrzeni tego modelu i w jaki sposób zapewnić odpowiednią strukturę. Dlaczego chciałabym z Państwem, dlaczego skupiam się w tym momencie na modelu Calgary-Cambridge Guide? Ponieważ na dzień dzisiejszy w rzeczywistości od około może tak już prawie 10 lat, w wyniku tych wszystkich wcześniejszych badań, które Państwu przedstawiłam i tych doniesień, okazało się, że mamy w świecie medycznym opracowany właśnie taki konsensus co do tego, jak to wszystko ma wyglądać, jaki jest najlepszy model spotkania z pacjentem, jaki jest najlepszy model komunikowania się z nim w trakcie procesu medycznego. I okazuje się, że Calgary-Cambridge Guide jest takim modelem, który jest w tej chwili zalecany, można byłoby powiedzieć, w większości uczelni medycznych całego świata. Głównie został opracowany
przez grupę, międzynarodową grupę naukowców pod przewodnictwem Jonathana Silvermana. To był swego czasu dziekan Uniwersytetu Medycznego w Wielkiej Brytanii. I model ten okazuje się, że zbiera wszystkie rzeczy najistotniejsze, a jednocześnie możliwie najszybciej prowadzące do tego, żeby być efektywnym w tym procesie leczenia w kontekście komunikowania się. Model ten jest na tyle wszechstronny, że on jest w tej chwili wdrażany i proponowany i nauczany również przez, nie tylko przez lekarzy, ale również na przykład nauczane ratownicy medyczni są nauczani tego modelu. Oczywiście w odpowiedni sposób, nazwijmy to sobie, skorygowany czy zmodyfikowany do potrzeb sytuacji, w jakiej ratownicy medyczni zbierają dane. Jest on zalecany również do kształcenia pielęgniarek i także fizjoterapeutów, stąd między innymi moja propozycja dla Państwa tego, aby być może w przyszłości po prostu próbować poruszać się według tego modelu i według tego planu. A z rzeczy być może takich dziwnych, zaskakujących, jest on w tej chwili uznany, że na tyle jest uniwersalny, że nawet lekarze weterynarii postanowili go w jakiś sposób zaadaptować do swojego środowiska i do swoich działań tak, aby ich konsultacje z właścicielami podopiecznych z różnego rodzaju, przecież nie tylko psów czy kotów, była poukładana, miała miejsce i żeby móc tych podopiecznych wypytać o wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczących no, zwierzęcia, którego będziemy prowadzili. Gdybyśmy zajrzeli troszeczkę głębiej, bardziej szczegółowo, chociażby na przykład na etap rozpoczęcia konsultacji, to jest ten etap rozbity, jak widzimy, na bardzo szczegółowe rzeczy. To jest pierwszy etap, czyli kiedy my się z tym pacjentem widujemy. Jak Państwu już tam wcześniej opowiedziałam o przygotowaniu, więc umiejętności komunikacyjne, które mieszczą się w zakresie zadania, jakim jest przygotowanie, jak widzicie, są bardzo ściśle sformułowane i ściśle mówią tego, o co mamy zadbać. O zakończenie ostatniego zadania, o zadbanie o własne potrzeby i komfort, o skupienie uwagi na tej konsultacji, która rozpocznie się teraz i zakończeniu tych czynności przed przywitaniem się z pacjentem, z kolejnym pacjentem. Drugim etapem albo drugim zadaniem komunikacyjnym, które trzeba na tym etapie wykonać, jest to ta procedura, o której sobie też powiedzieliśmy, że odpowiednie przywitanie się, przedstawienie się, kim jestem, podanie imienia, nazwiska, specyfikacji, zawodu, czym ja będę się zajmował, na jakim obszarze my będziemy współpracowali. Ale do tego należy też taka, nazwijmy sobie, część komunikacyjna, która w wielu krajach na samym początku spotkała się z takim bardzo dużym oporem, mianowicie, czy ja muszę pytać pacjenta o jego imię i nazwisko, skoro wiem, do kogo idę. I badania mówią, że jeśli mówimy o godności, jeśli mówimy o szacunku, jeśli mówimy o tym, że tak naprawdę my wiemy, co oznacza traktowanie pacjenta z szacunkiem i godnością, to ta grupa umiejętności właśnie kryje się pod tym hasłem. To znaczy, że ja zapytam pacjenta na przykład, jak ja mam się do Pana zwracać, jak Pan się nazywa i w takim układzie, jak będzie Panu wygodniej, jak mam się do Pana kierować, żeby to było jasne i zrozumiałe. Czy zgadza się Pan na to, żeby wykonać badanie? Niektórzy klinicyści mówią, nie muszę go pytać tego pacjenta o zgodę, skoro jest w szpitalu, to i tak to badanie muszę przeprowadzić. Oczywiście, że tak, ale jeśli zapytam pacjenta o to, czy w tym momencie jest dobry pomysł na to, żebym przeprowadził wywiad i badanie, albo czy to jest dobry moment teraz, żeby poćwiczyć, czy on teraz ma siłę, czy on sam jest po spełnieniu swoich potrzeb fizjologicznych, jest po prostu takim kontekstem okazania szacunku i zaopiekowania się właśnie tym chorym, a tym samym na przykład zadbanie o jego komfort fizyczny, a więc muszę Państwu krótką historię opowiedzieć ze szpitala, gdzie chodziłam w czasie obiadu, bardzo często jestem też razem z pacjentami, chociażby w ramach procesu rehabilitacyjnego. Pomagam im w
w pewnym sensie samodzielnie się przesiąść albo dopilnowuje, żeby to było bezpieczne, samodzielne przesiadanie się czy na wózek, czy właśnie przemieszczanie się do innego miejsca. I na sali, na której właśnie przesadzałam pacjentkę, żeby zjadła obiad z wózka, z krzesła, a nie z łóżka, przyszła młoda stażystka, która chciała zebrać wywiad z pacjentką obok. I sytuacja była taka, że na stoliku stała ciepła zupa, ciepłe drugie danie i ta stażystka weszła i mówi: o, jest obiad, będzie pani teraz jadła, i w sumie tak zawiesiła głos, widząc ta pacjentka, że wchodzi lekarka, i tak panie na chwilę na siebie spojrzały, mówi: no ale co pani chce? Więc pani doktor mówi: ale ja tutaj tak szybciutko bym tylko wywiad zebrała i nie będę pani przeszkadzała. Więc pacjentka się zgodziła. Wywiad trwał na tyle długo, że cały obiad ostygł. Jak pani doktor już wyszła i zebrała to, co przez chwilę miała zebrać w tej sytuacji, którą wybrała, no to pacjentka została z zimnym obiadem. Oczywiście, że go możemy odgrzać i oczywiście, że my możemy jakby na nowo stworzyć warunki do tego, żeby zjadła ten obiad, ale patrząc z perspektywy właśnie komunikowania się i takiego prawidłowego zadbania o komfort i zadbania o tego pacjenta, no to prawidłowo ten proces powinien przebiegać w ten sposób, że wchodzę i po pierwsze albo rezygnuję z tego i przychodzę w odpowiednim momencie, albo jeśli muszę to zrobić, to wchodzę i mówię, że mam do zebrania wywiad, widzę, że jest pani przy obiedzie, kiedy mogę przyjść, żeby to dokonać? Czy wyrazi pani na zgodę i kiedy jest na to najlepszy moment? Jasne, że w praktyce jest tak, że bardzo mamy mało czasu, bardzo wielu mamy pacjentów, ale tak naprawdę to o te szczegóły rozbija się rzeczywistość. Jeśli chcemy mówić o tym, że budujemy relacje z konkretną osobą i jeśli chcemy się później nie denerwować, żeby to ona była zmotywowana do rehabilitacji, no to właśnie to są takie małe, drobne momenty i to są działania, które my wiemy, jak należy wykonać, ale bardzo często ich nie wykonujemy właśnie dlatego, że nie mamy czasu. A o takie drobiazgi, teoretycznie drobiazgi, i na takie rzeczy właśnie bardzo mocno zwraca się uwagę, ponieważ w badaniach nad pacjentami, kiedy się ich zapyta, co jest dla nich ważne, to okazuje się, że właśnie te elementy są dla nich najważniejsze, a niekoniecznie świetnie do wybrany proces terapeutyczny czy bardzo dobrze przeprowadzone ćwiczenia. I tutaj jeszcze też mają Państwo ostatnią część, a więc określenie przyczyny konsultacji, więc identyfikacja problemu właśnie, co jest dla Pana najważniejsze, co chciałby Pan przede wszystkim zdobyć i co by chciał Pan zmienić. I tutaj widzimy również techniki komunikacyjne różnego rodzaju, które służą nam do osiągnięcia tych zadań, które mamy tutaj do zrealizowania i w pewnym sensie do zastosowania odpowiedniej umiejętności komunikacyjnych właśnie na tym etapie, czyli chociażby na samym początku rozpoczęcia konsultacji. Drugi etap to jest wywiad, to jest taki moment, w którym w rzeczywistości dzieją się, oprócz tego, że zbudowaliśmy już relacje w odpowiedni sposób właśnie chwilę wcześniej, na wcześniejszym etapie, to na drugim etapie, wtedy kiedy zbieramy informacje, okazuje się, że dzieją się rzeczy najważniejsze z perspektywy pacjenta, właśnie z tej perspektywy człowieka, który albo wtedy się zaangażuje, albo wtedy poczuje, że jest po prostu jeszcze jednym przypadkiem, jeszcze jednym pacjentem, a nie jeszcze jednym człowiekiem, nad którym pochyla się personel. I teraz chciałabym przez następną część troszeczkę przybliżyć się do tego, trochę głębiej wejść, aby Państwu pokazać, jak bardzo ten model Calgary-Cambridge Guide temu się przygląda, jak bardzo szczegółowo omawia te rzeczy i jak bardzo zmienia punkt widzenia, jeśli nie mieliśmy go do tej pory. Do tej pory w literaturze funkcjonowały dwa modele komunikacji stosowane przez wcześniej lekarzy, ale również przez fizjoterapeutów. To były takie modele, jeden taki mówiono, że głównie skupiony na terapeucie czy na lekarzu, który prowadził daną, czy na lekarzu, który prowadził daną konsultację. Był to model skupiony głównie na lekarzu, czy też na terapeucie, gdzie specjalista posługiwał się głównie zamkniętymi
nakierowanymi na jego, na lekarskie potrzeby, specjalnymi pytaniami, które głównie były szczegółowe. Wywiad dotyczył głównie biologicznych aspektów, biologicznych aspektów stanu pacjenta i w sumie cała interakcja, cała relacja między pacjentem a medykiem była zdominowana i kontrolowana była przez lekarza czy też przez fizjoterapeutę. Drugi model, który z biegiem czasu powstał w wyniku przeprowadzonych badań, był to model, który wziął pod uwagę również takie aspekty jak aspekty biologiczne, psychologiczne oraz socjalne pacjenta. To znaczy, że zbieranie informacji i planowanie terapii przede wszystkim jest nakierowane na indywidualną potrzebę, na perspektywę pacjenta i na to, co on nam powie i co on nam jakby przedstawi. Nie o to chodzi, żeby zrobić tylko i wyłącznie to, co on chce, ale zrobić to w taki sposób, żeby to było na bazie tego, co on wypowiedział i na bazie tego, co on by między innymi chciał, oprócz tego, co my mamy do powiedzenia albo co my chcemy zastosować. I w ten to sposób na przestrzeni lat, bo w 1994 roku powstała też taka konceptualizacja procesu opieki zdrowotnej skoncentrowanej na relacji chociażby, mamy różnego rodzaju podejścia do pracy z pacjentem. Albo podejście właśnie skoncentrowane na lekarzu, czyli na medyku, albo podejście skoncentrowane na pacjencie, lub też nawet podejście skoncentrowane na relacji. I tradycyjny model, czyli ten, który przez bardzo wiele lat funkcjonował i działał, był modelem takim bardzo, no według nas medyków, szczególnie lekarzy, podstawowym, prawidłowym. Sprowadzał się on do fizycznych objawów choroby pacjenta, polegał na interpretacji tych objawów występujących w różnych kontekstach chorobowych naszego chorego. Natomiast okazywało się, że on w ten sposób prowadzony coraz częściej koncentrował uwagę lekarza czy fizjoterapeuty na dysfunkcjach poszczególnych części ciała, co prowadziło cały proces diagnostyczny, sprowadzało go do po prostu poziomu komórkowego, a obecnie w obecnych czasach nawet molekularnego, a nie skoncentrowanego na pacjencie. Po prostu gdzieś po drodze gubiliśmy człowieka, skupiając się na tym, jakie w tej chwili mamy fantastyczne narzędzia i jak bardzo dokładnie możemy pacjenta zbadać, czyli jak dokładnie możemy zbadać jego ciało, tak de facto, natomiast nie do końca to oznaczało zbadać człowieka. I w ten sposób zaproponowano między innymi model, tak zwany model disease illness, czyli taki model, który oprócz tej perspektywy biomedycznej, którą do tej pory stosowano, a więc szczegółowe wypytywanie pacjenta o każdy szczegółowy element z takiej mojej medycznej perspektywy, okazało się, że bardzo ważnym będzie wprowadzenie również coś takiego jak właśnie perspektywę pacjenta i odpowiednie zbadanie tej perspektywy poprzez zadanie odpowiednich pytań. Czyli innymi słowy, wywiad w Calgary Cambridge Guide bazujemy na czymś takim jak wywiad skoncentrowany na pacjencie i stosujemy tak zwany model disease illness. Jest to model, który z jednej strony, tak jak widzimy, najprościej rzecz ujmując, można byłoby powiedzieć, że ja jako fizjoterapeuta, zbierając dane od mojego pacjenta, myślę przede wszystkim z punktu widzenia choroby, z punktu widzenia patologii, która mu się przydarzyła, być może konsekwencji tego procesu chorobowego, być może jakiegoś wypadku, wydarzenia i wszystko to, co mnie w tym kontekście interesuje, przekładam na swój język. To znaczy, że mówię specyficznym językiem, badam konkretne narządy, badam konkretne objawy, interesuje mnie właśnie objaw, symptom. Natomiast kiedy przyjrzymy się temu, jak pacjent na to patrzy, a więc to jest ta strona illness, to znaczy, że jak pacjent w pewnym sensie na to cierpi, w jaki sposób on to przeżywa, w jaki sposób on to spostrzega i co on chce wyrazić, to będzie o wiele ważniejsze dla samego chorego. I jeżeli ja jako fizjoterapeuta spróbuję połączyć obie te strony, a więc to, co jestem w stanie medycznie zebrać, z tym, co jestem w stanie od mojego pacjenta wysłuchać, przyjąć i zaakceptować. A więc to, w jakim języku on się porusza,
w jaki sposób on opisuje swoje dolegliwości, że być może to nie jest tachykardia, być może to nie jest bradykardia, być może to jest bardziej niepokój za klatką, niepokój na klatce, być może to jest stan taki, że pacjent nie jest w stanie tego opisać i opisuje to tylko w ten sposób, że całe ciało go boli, wszystko go boli i po prostu cały cierpi bez możliwości, z jego strony doprecyzowania tego, to dopiero wtedy, jeśli ja swoje dane złożę z tym, co on mi przedstawi, mam szansę zobaczyć cały obraz, ale zobaczyć taki obraz, w którym ja będę akceptował to, co pacjent mi przekazał i będę to brać pod uwagę. Nie tylko, że go wysłucham i zrealizuję zadanie, ale również, że wysłucham to w taki sposób, że będę w stanie wkomponować to również w swoje podejście do tego chorego. I tutaj mamy takie wybrane sformułowania, no na przykład my w takim modelu disease często mówimy o schorzeniu, o przypadłości, o problemie, o słabości, o niemocy, natomiast pacjent bardzo często mówi nie z tej strony zaczęłam. Kiedy my jako medycy podchodzimy do tego, co chcemy zbadać, to mówimy właśnie o zjawiskach medycznych. My wiemy, że pacjent je odczuwa, ale my je bardzo konkretnie nazywamy. Mówimy ból, duszność, zmęczenie, objawy, tachykardia właśnie. I dla nas ważniejsze są słowa, które nam coś mówią, to znaczy na przykład ograniczenie ruchomości, szmery sercowe, zwiększenie liczby białych ciałek krwi. Natomiast w języku pacjenta bardzo często to, co znajduje się w tym modelu disease, czyli choroby pacjenta, jest dla niego niezrozumiałe. On to przeżywa i on to ma, tylko przeżywa to według swojego własnego jakby schematu i według własnego jakby kalejdoskopu językowego. To znaczy, że on to będzie być może nie opisywał jako duszność, tylko jako słabość. Nie będzie tego opisywał jako zmęczenie, tylko niemoc. A więc da nam w pewnego rodzaju, kiedy go o to zapytamy i kiedy my wysłuchamy, zanotujemy być może ten jego język, da nam taką zbiorczą informację o tym, jak on choruje, jak on doświadcza tego chorowania, w jaki sposób on go nazywa, w jaki sposób on go widzi i co to dla niego znaczy. Co to w tym kontekście oznacza dla mnie jako fizjoterapeuty? To, że ja nie rezygnuję z tego modelu, w którym funkcjonuję i w którym zostałem wykształcony, czyli tego modelu disease, ale używam tego modelu w konkretnych sytuacjach, to znaczy w sytuacji rozmowy z innym medykiem. Być może z lekarzem, być może z pielęgniarką, być może z innym fizjoterapeutą albo psychologiem. Natomiast kiedy zwracam się do pacjenta, kiedy chcę mu coś wyjaśnić, kiedy chcę mu na przykład zaproponować jakąś formę terapii, to o wiele lepiej będę zrozumiany, kiedy postaram się używać tego słownictwa z jego bloku, z tego cierpienia, z tego jego doświadczenia chorowania. Czyli będę w pewnym sensie świadomie odejdę od sformułowań duszność, zmęczenie, ból głowy, szmery serca czy kołatanie, ale przejdę na język mojego pacjenta. Czyli to, co on mi przy pierwszej części wywiadu, kiedy zadałem pytanie, co panu dolega, jakie ma pan potrzeby i dam się pacjentowi wypowiedzieć, to wtedy właśnie po tym pytaniu otwartym dostanę cały zestaw informacji, na bazie których będę mógł lepiej zrozumieć to, gdzie, w czym i jak w tej chwili ma się mój pacjent. Wydaje się, że w medycynie jest to, w umiejętnościach komunikowania się to w ogóle był przełom i bardzo trudno było wdrożyć tą grupę, nazwijmy to sobie, spostrzegania w wywiad, ponieważ po części bardzo często medycy mówią, że nie ma na to czasu. Po drugie, pacjent i tak będzie musiał wykonać pewne rzeczy, będzie musiał brać leki, będzie musiał wykonywać ćwiczenia, które zaproponujemy, będzie musiał wykonywać jakieś zadania, które mu zlecimy, ponieważ jest chory, a my mamy na to rozwiązanie.
Ale wiemy bardzo dobrze z późniejszych kolejnych wizyt tego pacjenta u nas, że on jednak sam sobie te leki modyfikował, że on ostatecznie tych ćwiczeń nie wykonywał, bo nie był do nich przekonany. Ostatecznie nie poprawiło się, ponieważ nie wiedział, czy te ćwiczenia są dobre czy złe, bo miał jakąś swoją własną wizję i ta wizja gdzieś tam na samym początku nie została dostrzeżona, nie została wysłuchana, nie została według niego zaakceptowana, co później pozwoliło mu po prostu trochę bardziej wejść w proces ten, który my zaproponowaliśmy, tylko po prostu został w swoim własnym procesie, w którym po prostu nie został, nazwijmy to sobie, rozszyfrowany, być może technicznie rzecz ujmując, rozebrany na czynniki pierwsze i przetłumaczone nie zostało to jakby na nasz język. Kiedy spojrzymy na wywiad właśnie w ten sposób, czyli w takim modelu disease illness, a więc perspektywa biomedyczna i perspektywa pacjenta, to można to podzielić na takie w sumie trzy bloki. Te bloki Państwo stosujecie. Perspektywa biomedyczna to jest wszystko, jak pytam o pacjenta, o sekwencję zdarzeń, co się wydarzyło, jak to się wydarzyło, jak przebiegało i co później zrobił, czy był rehabilitowany w międzyczasie, jak wyglądają teraz objawy, jak to w tej chwili medycznie spostrzega, czy zastosowane leki działają, czy zastosowana terapia skutkuje. To jest taka perspektywa nam bardzo bliska, ponieważ my w tej perspektywie byliśmy kształceni i ją bardzo dobrze wykonujemy. Praktycznie można byłoby powiedzieć, że treściowo, czyli zadaniowo wszystkie rzeczy, które mówimy, pytania, które zadajemy, słowa, których używamy, na poziomie perspektywy biomedycznej moglibyśmy powiedzieć, medycznie są prawidłowe. Natomiast czy one są skuteczne, no to właśnie badania mówią, że nie do końca bywają skuteczne. I tutaj chcę tylko pokazać kilka protokołów, które zabezpieczają i które proponują m.in. Calgary Cambridge Guide, które powodują, że jesteśmy w stanie tą perspektywę biomedyczną przeprowadzić w sposób prawidłowy. Nawet jeśli Państwo nie znają tych protokołów jak WWQQAA+B czy też Sokrates, są to protokoły, które stosujemy w świecie medycznym, które w różnych państwach mają różne nazwy, w różny sposób są, że tak powiem, ubrane w różne nazewnictwo, ale jak się przyjrzymy bardzo szczegółowym pytaniom, to można byłoby powiedzieć, że w kontekście tego wywiadu konkretnie przeprowadzonego, to większość z tych pytań po prostu zadajemy. Natomiast jeśli przyjrzymy się perspektywie pacjenta, a więc tej grupie pytań illness, to pojawia się pięć dodatkowych pytań, które według badań należy zadać w kontekście komunikacyjnym. To znaczy powinniśmy zapytać naszego pacjenta o wyobrażenia i przekonania, obawy jakie ma, oczekiwania jakie posiada oraz to, jak wpływa być może ten objaw, być może ta niesprawność albo sytuacja, w jakiej aktualnie się znajduje, na jego życie oraz uczucia. To jest takich pięć pytań, które w Calgary Cambridge Guide włożono i teraz naucza się między innymi właśnie zbierania wywiadu rozszerzonego o te elementy. Być może Państwo stosujecie pojedyncze pytania, na przykład o oczekiwania, być może o przekonania, być może o wpływ na życie, ale okazuje się, że jeżeli dotkniemy tych wszystkich pięciu obszarów, minimalizując oczywiście formę pytań do takich, które są najbardziej kluczowe, to zapytanie o te obszary wydają się być z perspektywy najistotniejsze. To pacjenci, co możemy się dowiedzieć? Otóż kiedy zapytamy o wyobrażenie i przekonania, to możemy się dowiedzieć od pacjenta o takich przekonaniach, które być może będą utrudniały to, cały proces leczenia, bo być może będą utrudniały wejść pacjentowi w to, co zaproponujemy. Jeśli go zapytamy o obawy, to może się okazać, że dostaniemy informację, czego on się tak naprawdę obawia. Może obawia się pobytu w szpitalu, może obawia się tego, że już nigdy nie będzie sprawny. Dostaniemy bardzo szczegółową, sformułowaną przez pacjenta informację, co być może nie pozwoli mu leczyć się tak, jak my to zaplanowaliśmy. Co być może jest w nim takiego wewnętrznego, może w jego myślach, może
w jego spostrzeganiu rzeczywistości, czy tego, w jaki sposób choruje, czy w tego sposób, w jaki jest niepełnosprawny, co będzie utrudniało mu w pełni zaangażowanie się w rehabilitację. Oczekiwania to chyba dość, nie wiem, czy z prostszych pytań, czy też nie, okazuje się, że bardzo rzadko zadawane, ale tak naprawdę bardzo ważne. Jednym z przykładów jest na przykład pacjentka, która trafiła do nas na rehabilitację z chorobą, z reumatycznym zapaleniem stawów, chorująca na to 20 lat. I kiedy zapytaliśmy ją o oczekiwania na kolejnym, już entym turnusie rehabilitacyjnym, to w oczekiwaniach ona odpowiedziała tak: ja nie oczekuję, że mnie przestanie boleć. Ja wiem, co to za choroba, wiem, na czym ona polega, znam dokładnie jej przebieg, bo choruje już tyle lat. I ja tutaj nie myślę, że mnie przestanie boleć. Ja po prostu chciałabym być sprawniejsza. Więc znowu na tym krótkim przykładzie dowiadujemy się, że czasami to, co nam się wydaje, że dla pacjenta jest ważne, okazuje się być ważne, ale jakby drugorzędowo, w drugim tle. Ja jako fizjoterapeuta w pierwszym względzie prawdopodobnie pomyślałam, że chciałaby przede wszystkim, żeby ją nie bolało. Natomiast po takiej wypowiedzi pacjenta dostaję informację, że ona po pierwsze bardzo dobrze rozumie swój proces chorobowy w kontekście, że jest związany z bólem, że ten ból będzie z nią czasami większy, czasami mniejszy i że ona dzisiaj tutaj na tym spotkaniu i na tych najbliższych naszych iluś spotkaniach wynikających z tego, w jakiej jesteśmy strukturze medycznej, czy na w sanatorium, czy w szpitalu, czy w ośrodku rehabilitacyjnym, nad czym ja mogę się spokojnie skupić, bo to jest też również ważne dla pacjenta, więc nie muszę wtedy aż tak bardzo skupiać się na tym, żeby przede wszystkim zlikwidować ból, ale wiem, że mogę skupić się nad sprawnością ruchową pomimo tego bólu, który jest tą pacjentką w tle przez wiele lat. I pozostałe pytania, które wydaje się, że czasami bywają trudne, a czasami nie wydają się być trudne, bo jeśli zapytam pacjenta, jaki wpływ ma to na życie, na jego codzienne funkcjonowanie, to jeśli jestem młodym fizjoterapeutą, który nie ma jeszcze zbyt wielu doświadczeń w zbieraniu wywiadu, w zastosowywaniu różnego rodzaju badań, to na przykład badanie funkcjonalne i takie oparte na tym, co pacjent najbardziej potrzebuje, to wystarczy mi zapytać pytanie, jaki to ma wpływ na życie. Jeśli mi on powie, że nie mogę się wykąpać, nie mogę wejść po schodach, nie mogę spokojnie zjeść, bo nie sięgam ręką do ust, dostanę pewną listę czynności, które mogę wybrać jako takie czynności do zbadania. Takie czynności, które mogę w swoim badaniu funkcjonalnym spróbować zmierzyć, zważyć, dookreślić i potem w kolejnych kontrolnych badaniach będę mogła się bardzo konkretnie odnieść do jego codziennych czynności utrudnionych mu przez niepełnosprawność, a nie takich, które ja bym być może na początku narzuciła, a rozminęłyby się one z potrzebami czy z aktualną rzeczywistością chorego. I tutaj przykładowe zwroty dla Państwa, jakie można byłoby użyć, gdybyśmy pytali właśnie o konkretną sferę z tej perspektywy pacjenta, czyli w jaki sposób mogę zapytać pacjenta o jego wyobrażenia, w jaki sposób mogę pacjenta zapytać o jego oczekiwania w różny inny sposób, nie tylko taki bezpośredni, jak stosunkowo łagodnie mogę zapytać o jego obawy, albo inaczej, jak bez słowa, czego się pan boi, albo jakie ma pan obawy, zapytać go właśnie o tą sferę, czy na przykład pytanie o wpływ na życie. I teraz podsumowując, być może ten bardzo, nie wiem, prawdopodobnie nowy dla Państwa system podejścia, chcę tylko zaznaczyć, że metoda ta, czyli łączenie perspektywy biomedycznej z perspektywą pacjenta, jest metodą, która uważa się, że w tej chwili najlepiej łączy tradycyjną metodę badania klinicznego, w tym badanie funkcjonalne, historię medyczną, historię społeczną i rodzinną, oraz na przykład historię chorowania czy braku leków. Umieszcza model disease illness w centrum gromadzenia informacji i łączy między innymi ten proces w takim logicznym schemacie. Wydaje się, że na ten moment jest najbardziej kompleksowy,
ma bardzo szerokie zastosowanie do wszystkich wywiadów medycznych z pacjentami, niezależnie od kontekstu. Dlatego też moja propozycja, zresztą w Polsce też tak robimy, że próbujemy powoli, stopniowo kształtować nasze kadry, co dla nich też jest absolutnie bardzo nowe i młode, bo zaledwie od 5 czy 6 lat próbujemy nauczać w ten sposób i wdrażać tą nową perspektywę również do systemu nauczania. Co oznacza, że tak jak i dla Państwa jest to trudne, być może i nowe, tak i dla wielu moich kolegów na tym etapie kształcenia, szczególnie tacy, którzy pracują troszeczkę dłużej i są już, można byłoby powiedzieć, zautomatyzowani w zbieraniu swojego wywiadu, który jak porozmawiamy i zapytamy wielokrotnie jest takim badaniem wywiadem tradycyjnym, a więc takim badaniem i zbieraniem danych, który jest zogniskowany głównie wokół objawów, ich przebiegu i też takiego ich przekonania, że jak tutaj będą wystarczająco wnikliwi, no to jakby cały proces potoczy się sam. Natomiast jeśli myślimy o tym, że rozmawiamy z człowiekiem i chcemy, żeby ten człowiek współuczestniczył z nami w tym procesie, to co wydaje się, na czym nam najbardziej zależy i kiedy rozmawiając o prowadzeniu pacjenta, bardzo często ten argument pada jako jeden z pierwszych. Natomiast my myślimy, że to robimy. Natomiast w rzeczywistości, jak głębiej zajrzymy w proces, który prowadzimy, to właśnie tego nie robimy. Nie robimy, bo nie zadajemy odpowiednich pytań, albo nie robimy, bo nie zachowujemy się w taki sposób, który byłby o wiele, nazwijmy to sobie, efektywniejszy, lepszy. Tylko zachowujemy się w sposób już wyuczony. I jeszcze raz przywołując jeden z pierwszych slajdów, gdzie doświadczenie nie uczy, jakby często popadamy właśnie w taką pułapkę doświadczenia i robimy coś, co wydaje nam się najlepsze, ale w rzeczywistości zawsze istnieje szansa, że możemy coś zrobić lepiej. No i do tego Państwa namawiam, przejmując w pewnym sensie i adaptując, mam nadzieję, protokół Calgary Cambridge Guide i ten sposób zbierania informacji, zbierania wywiadu poprzez model disease illness do swojej praktyki medycznej. Jakbyśmy rozmawiali, tak nazwijmy to sobie, jakbyśmy z tego całej informacji na temat, jak przeprowadzić strukturę takiego spotkania, a przyglądając się w niej tak szczegółowo, jak przeprowadzić wywiad, jakbyśmy się chcieli przez chwilę przyjrzeć jeszcze bardziej szczegółowo umiejętnościom, bo chcę Państwu, mam nadzieję, że to widać, że trochę poruszam się od ogółu do szczegółu, a więc jak to z tymi umiejętnościami jest? Otóż, proszę Państwa, tak naprawdę to cała ta dotychczasowa godzina jest na temat umiejętności, czyli czy to są umiejętności werbalne, czy niewerbalne, czy to są umiejętności właśnie z zakresu doboru treści, czy procesu, czy chociażby umiejętności percepcji. Ale kiedy mówimy tak sensu stricte, komunikacyjnie już o podstawowych umiejętnościach, no to tutaj Państwo macie przedstawioną zgrupowane podstawowe umiejętności, które grupujemy w takich 5 działach, a więc umiejętność zadawania pytań. No i na przykład to są pytania otwarte, które najczęściej swoją zasadność, miejsce na pytania otwarte są na początku naszej wizyty, na początku konsultacji. Są to pytania właśnie z grup, w czym mogę Panu pomóc, to co jest dla Pana najważniejsze. Prawidłowym pytaniem otwierającym, otwartym, takim, w którym pacjent może się wypowiedzieć i ja mogę wysłuchać jego słownictwa, jego języka, jego chorowania, jest pytanie na przykład, proszę mi opowiedzieć o swoim chorowaniu, proszę mi opowiedzieć o tej sytuacji, proszę mi coś powiedzieć, co Pan uważa za ważne. Tak? To jest umiejętność zadawania różnego rodzaju pytań, za którymi stoi bardzo konkretny cel, co chcę się dowiedzieć. No i tutaj na pewno mam nadzieję, że dla Państwa będzie już jasne, że to jest też oprócz pytań z grupy biomedycznych o bardzo konkretne aspekty danych objawów, również grupa pytań z obszaru perspektywy pacjenta o wyobrażenia, oczekiwania czy też obawy. Umiejętność aktywnego słuchania, troszeczkę bliżej za chwilę o tym opowiem, ale również umiejętność udzielania odpowiedzi, umiejętność posługiwania się informacją zwrotną, której podstawowym elementem jest brak oceny
tylko możliwie najbardziej neutralna informacja, jaką jesteśmy w stanie sformułować, oraz umiejętność wyczucia stylu komunikacyjnego i dopasowania się do niego. To są takie grupy umiejętności, które być może mamy, być może chcielibyśmy posiąść lepiej, ale z innej strony na nie patrząc, to jest to taka grupa umiejętności, której warto się samemu przyjrzeć, jak ja je stosuję i jak je mam. Bo może się okazać, że mi się wydaje, że zadaję dobre pytania, bo zawsze dostaję to, co chcę, ale może się okazać, że jeżeli ktoś przysłucha się temu, jak ja zbieram wywiad, to są to głównie pytania zamknięte. Może być tak, że ja uważam, że słucham pacjenta, ale jeżeli ktoś siedzi z boku i przygląda się temu, jak tego pacjenta słucham, to może mi później podpowiedzieć, że słuchaj, ale ty cały czas mu przerywasz. Ja na przykład nie sądzę, że przerywam, ale myślę, że ja pozwalam temu pacjentowi doprecyzować to, co chcę usłyszeć, ale w rzeczywistości przeszkadzam mu i nie pozwalam mu dokończyć całej wypowiedzi, którą rozpoczął. Więc to jest taka, myślę, że na każdym etapie, czy Państwo dopiero jesteście na początku drogi, czy być może uczycie adeptów medycznych, w tym fizjoterapeutów, czy też jesteście fizjoterapeutami, którzy już przez wiele lat pracują, warto zawsze skorzystać z jakichś warsztatów lub szkoleń, w których przyjrzę się sobie, w jaki sposób ja na tym etapie, w zakresie tych umiejętności funkcjonuję. Jakie umiejętności są u mnie naturalne, dobrze rozbudowane, które są prawidłowo stosowane w którym miejscu, a natomiast które ja myślę, że świetnie stosuję, ale mógłbym sobie jeszcze je poprawić, albo mógłbym je efektywniej stosować, albo na przykład wiedzieć, w którym miejscu jest je lepiej zastosować, niż ja to robię do tej pory. Więc tak dla Państwa i w kontekście być może też przyszłości, namawiam na różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, być może nawet online, kilka takich źródeł Państwu podam, w których warto by się temu było przyglądać i bez względu na staż i doświadczenie rozwijać i rozbudowywać. Umiejętność aktywnego słuchania jako taki jedną z umiejętności, mamy taką technikę tak zwanego aktywnego słuchania. I tutaj chciałabym Państwu tylko przedstawić, że kiedy mówimy o tym, że ja słucham pacjenta, to znaczy, że ja stosuję bardzo konkretne rzeczy, kiedy go słucham. To znaczy, kiedy zadam mu pytanie, to mu przede wszystkim nie przerywam. Czekam do samego końca, aż zamilknie i być może nawet jeszcze jedną albo dwie sekundy wytrzymam, czy nie ma nic do dodania. Jeśli jest to pacjent, który jest takim milczkiem, to mogę stosować różnego rodzaju podpowiedzi facylitatywne, takie krótkie, jak widzicie, które mają za zadanie trochę mu pomóc iść dalej albo sprowokować go być może do kontynuacji lub do głębszych przemyśleń. Do tej umiejętności aktywnego słuchania należą również takie trochę, jakbyśmy powiedzieli, konkretne techniki, na przykład zachowanie kontaktu wzrokowego, odpowiednie gesty, albo na przykład spójność werbalna i niewerbalna. Co to znaczy spójność werbalna i niewerbalna? Jeśli siedzę naprzeciwko swojego pacjenta i mówię, że słucham pana, proszę mówić, ale cały mój wyraz mojej twarzy, mojego ciała mówi, że ja jestem gdzie indziej myślami, bo na przykład składam różne rzeczy w tym czasie na biurku, albo być może, nie daj Boże, odkładam telefon, co w ostatnich czasach, czy też przeglądam go nawet, albo przerywam, żeby go odebrać, albo odpisać, czy wyłączyć, to wówczas, jeśli mówię jedno, a całym swoim ciałem, całą swoją niewerbalnością prezentuję zupełnie coś innego, to jestem dla pacjenta niespójny. Niespójny to znaczy, że pacjent podświadomie szybciej wybierze i odczyta informację idącą z mojego ciała i cały przekaz, nie wiem, być może mojego zniechęcenia, być może mojego zmęczenia, być może mojego zdenerwowania, szybciej odbierze to i wokół tego on się będzie ogniskował na tym spotkaniu, niż wokół tego, co ja do niego powiem i słów, które do niego wypowiem. No i rozeznanie również sygnałów niewerbalnych pacjenta, to znaczy, czy z kolei on jest spójny, tak? Co on mówi i w jaki sposób się zachowuje, czy to, co mówi, jest spójne z tym, co przekazuje jego ciało,
Ponieważ no, tak samo jak wcześniej przywołany pacjent, tak samo ja również będę w stanie poczuć, czy to, co pacjent do mnie mówi, jest zgodne z tym, co on myśli, właśnie na bazie tych niespójnych przekazów werbalnych i niewerbalnych od mojego pacjenta. Więc jeśli przyjrzymy się tylko jednej takiej technice, umiejętności aktywnego słuchania, które, jak widzicie Państwo, ma kilka składowych i nie jest tylko słuchaniem jako słuchanie, jest to po prostu złożona umiejętność, której czasami najnormalniej w świecie trzeba się zacząć uczyć albo uczyć od nowa, ponieważ w trakcie różnego rodzaju treningów może się okazać, że my słuchamy pacjenta, a raczej byśmy mogli powiedzieć, my go słyszymy, natomiast go nie słuchamy. I tu są inne techniki z zakresu aktywnego słuchania. Chciałabym przede wszystkim, trochę je szerzej omówię na kolejnym wykładzie, kiedy będziemy rozmawiali o zespole, ale chciałabym się skupić na milczeniu. Mianowicie to też jest technika, a więc to, że nic nie mówię do pacjenta, bardzo często przez moich młodych kolegów fizjoterapeutów określane jest jako nieprofesjonalne. Jeśli ja nic nie mówię, to znaczy, że pacjent sobie myśli, że ja nic nie wiem. Otóż w sytuacji pacjenta w trudnej sytuacji, czyli być może pacjenta w ciężkiej chorobie, być może pacjenta po ciężkich przejściach, być może w sytuacji pacjenta, który jest w jakimś ciężkim stanie psychicznym, bardzo często milczenie, bycie z nim pomiędzy różnego rodzaju zdaniami wypowiedzianymi czy przeze mnie, czy przez niego, jest jedną z głównych technik, które możemy stosować i które dla niego będą najważniejsze, bo będą mówiły o zrozumieniu, będą najważniejsze, ponieważ to one będą budowały relacje i wcale nie będą nieprofesjonalne, tak jak to by nam się wydawało w takim pierwszym rozumieniu sytuacji. Na koniec, powoli zbliżając się do końca, bo już zostało nam kilka minut, chciałabym Państwu pomóc jeszcze przyjrzeć się jednej rzeczy, która pozwoli nam troszeczkę lepiej zrozumieć świat pacjenta i tego, w jaki sposób on się, w jaki sposób on, może inaczej, świat pacjenta w takim rozumieniu, w jaki sposób ja mogę zajrzeć do jego głowy, aby móc poruszać, posługiwać się takim językiem, który dla niego będzie zrozumiały. Otóż każdy z nas ma swój model świata i bardzo często popełniamy ten błąd, że myślimy, że inni myślą tak jak my. I dopiero później, na przestrzeni czasu, najczęściej z powodu różnego rodzaju potknięć i porażek, dowiadujemy się, że inni myślą inaczej. Więc każdy z nas ma pewne preferencje w spostrzeganiu rzeczywistości, ale też ma preferencje w przyswajaniu informacji oraz organizowaniu jej w swojej głowie, a także w komunikowaniu się z innymi. Między innymi posługujemy się w naszym życiu codziennym czymś takim różnie określanym, albo typami percepcji, albo systemami reprezentacji, a więc czymś takim, co oznacza, że my spoglądając na świat mamy różnego rodzaju zmysły, natomiast spostrzegamy świat i wyrażamy się o tym świecie i o tym wszystkim, co nas dotyczy, dotyka, doświadcza i co widzimy, w taki sposób, który jest bardzo specyficzny, na przykład dla wzrokowców, słuchowców czy też kinestetyków. Otóż mówi się właśnie o trzech typach percepcji, wzrokowcach, słuchowcach i kinestetykach. I badania poświęcone temu zagadnieniu wykazały, że zależność ta ma pewne swoje odzwierciedlenie w warstwie językowej. To znaczy, że wzrokowcy mówią bardziej obrazami, słuchowcy mówią bardziej językiem brzmienia, natomiast kinestetycy używają bardziej słowa związanego z czuciem, odczuwaniem, poczuciem, byciem. I to oznacza, że jeśli my wysłuchamy pacjenta, czyli w milczeniu damy mu wypowiedzieć wszystko to, co on ma do wypowiedzenia, skupimy się na to, na tym, jakich słów używa, jakich wyrazów dobiera, w jaki sposób określa swoje chorowanie, w jaki sposób widzi i doświadcza pobyt w naszym ośrodku, w jaki sposób odczuwa to, co ma, w jaki sposób odbiera dolegliwości, to wówczas będziemy mieli, jeśli my rozpoznamy system reprezentacji naszego chorego i go zidentyfikujemy w taki sposób, że przyjmiemy ten system jako swój,
W takim sensie, że do tego pacjenta będziemy wypowiadali się jego językiem, wtedy po prostu będziemy o wiele łatwiej mogli ten kontakt z naszym pacjentem nawiązać, ponieważ będziemy mieli pewnego rodzaju, może nie przewagę, ale będziemy rozumieli, jakim słownictwem i w jaki sposób widzi świat nasz pacjent. I tutaj widzicie Państwo, w jaki sposób możemy porozumiewać się. Może zacznijmy bardziej od tego slajdu. Otóż dostosowanie swojej wypowiedzi do systemu reprezentacji naszego rozmówcy bardzo często stosowane jest w takim systemie odzwierciedlenia. To znaczy, jeżeli mój pacjent jest wzrokowcem, to on swoje chorowanie będzie obserwował, on będzie sobie wyobrażał. Jeśli go zapytamy o oczekiwania, to on będzie miał pewną wizję. On będzie chciał spojrzeć na świat, będzie chciał mieć jasny ogląd sytuacji, będzie chciał zobaczyć, jak to będzie. Takiego języka, takich sformułowań będzie używał. Jeśli mój pacjent jest bardziej kinestetykiem, bo to jest druga grupa, która jest najczęściej, albo inaczej, tą reprezentację najczęściej też mamy, to są osoby, które one raczej nie widzą, tylko czują. One raczej starają się dotknąć, one raczej starają się poczuć. Zdania, jakie formułują, to mówią, że coś jest ciężkie, że coś jest bolesne, że coś jest twarde i na przykład przedstawiając nam jakieś swoje chorowanie, będą mówili bardziej, wie Pani, no Pani to widzi tak, natomiast ja zupełnie inaczej to czuję. I wtedy będziemy mieli też informację taką dość jasną o tym, w jaki sposób my możemy formułować język, zdania, informacje w taki sposób, żeby one trafiło do odpowiedniego, albo inaczej, żebyśmy się posługiwali tym samym systemem reprezentacji, co nasz pacjent. Więc na przykład do wzrokowca bardziej moglibyśmy powiedzieć, że nie widzę możliwości, nie widzę potrzeby, chciałbym zobaczyć, w jaki sposób Pan to robi. Do słuchowca byśmy powiedzieli, że chciałbym usłyszeć, co ma Pan do powiedzenia na temat tego, co Pan sądzi. Jak Pan choruje? Niech mi Pan odpowie, chciałbym to usłyszeć. Do kinestetyka powiemy, że bardziej chcielibyśmy poczuć, jak to jest w tej sytuacji, w jakiej on się znajduje. Czyli innymi słowy, na poziomie już języka możemy w pewnym sensie zidentyfikować naszego pacjenta i przyjmując jego perspektywę, jego reprezentacji, jego typu, będziemy mogli też w pewnym sensie w odpowiedni sposób ubrać komunikat do niego kierowany, tak żeby mógł być dla niego o wiele bardziej przystępny, albo jak w komunikacji mówimy, prawidłowo rozszyfrowany i zaakceptowany. No i tutaj jeszcze jedne podpowiedzi nas jako fizjoterapeutów. Chciałbym to zobaczyć z Pańskiej perspektywy. Proszę mi pokazać, gdybyśmy kierowali do słowa te do wzrokowca. Do słuchowca powiedzielibyśmy, Pańskie dolegliwości brzmią sensownie. Jak tak Pana słucham, to zaczynam lepiej rozumieć, jak bardzo to wszystko jest trudne. Do kinestetyka bardziej powiemy, mogę poczuć to, co mi przekazujesz, a więc jest to dość trudny proces, bo po pierwsze musimy być czujni w trakcie, kiedy pacjent mówi i naprawdę musimy go słuchać, a po drugie w trakcie, kiedy my chcemy mu coś przekazać albo chcemy zapytać, musimy jednoczasowo zastosować te słowa, które on, że tak powiem, zastosował w trakcie swojego opowiadania o chorowaniu, opowiadania o cierpieniu, opowiadania o tym, co go w tej chwili najbardziej dotyka. Na szczęście, zgodnie znowu z pierwszym slajdem, są to umiejętności, które można wytrenować, ale wymagają one pewnego rodzaju przede wszystkim treningu i rozeznania tego, w jakim języku ja się poruszam, jaka reprezentacja sensoryczna jest mi najbliższa. Potem trenowania tego, w jaki sposób wyczuć, wysłuchać, zobaczyć to u mojego pacjenta, a następnie w jaki sposób to zastosować w taki sposób, żeby pacjent zrozumiał również mnie. I na koniec już w zupełności, podsumowując w pewnym sensie, chciałabym Państwu powiedzieć, że wszystkie te elementy, które dotyczą umiejętności komunikacyjnych aktualnie stosowanych w medycynie albo aktualnie zalecanych jako najbardziej efektywne i najbardziej skuteczne, są
właśnie zebrane w PEKU, czyli w takim regularnym czasopiśmie wydawanym przez Międzynarodową Organizację Nauczycieli Komunikacji Klinicznej. Zebranych jest tam wszystkich, no ich jest ponad 20 parę umiejętności komunikacyjnych, które stanowią podstawę do prawidłowego funkcjonowania i komunikowania się w swojej profesji medycznej. Ja postaram się Państwu przez organizatorów i koordynatorów przesłać PDF, ale specjalnie zamieszczam tutaj, że to jest do wglądu, można rozszyfrować i być może powoli, stopniowo, po pierwsze zastanowić się, co ja wiem, co ja stosuję i w jaki sposób stosuję, a po drugie dowiedzieć się czegoś jeszcze więcej i być może zobaczyć, co należy powoli, stopniowo wdrażać na tyle, na ile się da w sytuacji, w której aktualnie jestem. Top 10 podstawowych umiejętności komunikacyjnych, już naprawdę na sam koniec, to takie, chciałabym teraz w tej dziesiątce zebrać wszystko to w 10 punktach, co Państwu opowiedziałam przez ostatnie półtorej godziny. Mówiłam dość szybko, za co bardzo przepraszam. To wiąże się przede wszystkim z tym, że chciałam Państwu na tyle, na ile się da, pokazać i głębię, i szerokość tej perspektywy albo takiego sposobu spoglądania na komunikowanie się z pacjentem, co nie jest po prostu proste w półtorej godziny. Bardzo często sam ten wykład rozkładamy na cały jeden dzień albo nawet dwa, aby móc spokojnie się każdemu z tych etapów przyjrzeć i być może byłby on wtedy dla Państwa również o wiele bardziej zrozumiały, ale mam nadzieję, że coś w Państwa zostało i teraz spróbuję w jakiś sposób to przede wszystkim podsumować. A więc podstawowe umiejętności komunikacyjne dotyczą przede wszystkim tego, że bierzemy pod uwagę konkretną historię konkretnego człowieka. Nie gromadzimy się wokół jego objawów tylko i wyłącznie, ale staramy się wysłuchać go w całości, czemu służy między innymi właśnie ta część wywiadu, jakim jest perspektywa pacjenta. Przekazuje pacjentowi pełne informacje w odpowiednim czasie i w sposób dla niego zrozumiały. O tym troszeczkę więcej powiem na kolejnym wykładzie, ale w dobie aktualnych rzeczy czasami nasze informacje albo to, co chcielibyśmy, żeby zapamiętał, dobrze jest zapisać, dobrze jest przygotować w postaci jakiejś broszury, dobrze jest przygotować w postaci jakiegoś być może na kartce wydrukowanego protokołu, który możemy wręczyć i który mógłby ten pacjent wykonywać wtedy, kiedy nas nie ma albo w tych okresach, kiedy nie jest w naszym ośrodku. Powinniśmy świadomie używać komunikacji niewerbalnej i odpowiadać na komunikaty niewerbalne pacjenta, a więc to oznacza, że w swoich treningach, w swojej świadomości powinniśmy czasami porozmawiać ze swoimi kolegami, żeby nam powiedzieli z boku, jak my się zachowujemy, jak to wygląda, jaką postawę ciała przyjmujemy, jaką mamy gestykulację, czy my ciągle siedzimy ze wzrokiem schowanym, nie wiem, w komputerze albo w notatkach, czy też być może w ogóle na pacjenta nie patrzymy i rozmawiając z nimi skupiamy się gdzieś poza nim, co oznacza, że niewerbalnie pokazujemy mu, że po prostu może nie jesteśmy z nim teraz, tu i teraz. Umiejętne rozpoznanie trudnej sytuacji oraz trudnych wyzwań komunikacyjnych. To jest punkt, który na pewno będzie o wiele bardziej rozbudowany w drugim wykładzie i trzecim. Teraz jest tylko po prostu zaznaczony, że ta umiejętność dostrzeżenia tej sytuacji jest bardzo ważna i jest wyzwaniem niewątpliwie, co robić i jak zrobić, żeby móc pomóc pacjentowi w tej sytuacji, w jakiej się znalazł. Stosowanie technik służące budowaniu i utrzymaniu empatycznej relacji z pacjentem, a więc przede wszystkim to jest to, że pacjenta wysłuchamy i w adekwatny sposób się do tego zachowamy, a więc na przykład zachowania empatyczne takie jak milczenie, zachowania empatyczne takie, w których nie będę do pacjenta mówił, będzie lepiej, będzie dobrze. Bo my tego nie wiemy, czy będzie lepiej, czy będzie dobrze, bo my nie wiemy jeszcze, co ten pacjent w swojej głowie ma i co on tam myśli, jakie myśli na poziomie takim psychologicznym powodują, że jest być może zablokowany, być może jest w oporze i być może nie jest mu łatwo wejść w tą całą rehabilitację, którą my proponujemy. Identyfikujemy oczekiwania pacjenta wobec siebie i w zakresie opieki zdrowotnej, a więc po prostu zadajemy odpowiednie pytania, między innymi o wyobrażenia, oczekiwania i obawy.
Określamy potrzeby i możliwości pacjenta, dbamy o niego, uzyskując i syntetyzując odpowiednie informacje, czyli to, co troszeczkę już wcześniej powiedziałam, że to, jak je podzielimy, takie, w jaki język je ubierzemy, to, w jaki sposób je skierujemy do pacjenta, pozwoli mu je przyjąć lub też przeszkodzi mu w przyjęciu tych informacji, oraz odpowiednie sprawdzanie informacji, ile informacji pacjent potrzebuje i przekazanie mu takiej, w jakiej w rzeczywistości potrzebuje na dzień dzisiejszy. Te dwa punkty też troszeczkę szerzej omówię w następnym wykładzie, czyli w trzecim, kiedy będziemy rozmawiali o pacjentach. I ostatnie dwa slajdy, w których chciałabym Państwu przedstawić stronę Międzynarodowej Organizacji Komunikacji, która została, strona powstała stosunkowo niedawno, natomiast sama organizacja powstała w 2001 roku. Jest to EACH jako skrót od Europejskiej Organizacji Nauczycieli Komunikacji Klinicznej. W tej chwili nazwa już jest International Association for Communication and Healthcare, ponieważ Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Komunikacji połączyło się z amerykańskim, w związku z czym w tej chwili funkcjonujemy jako jedna grupa międzynarodowej organizacji, która ma swoją stronę, na którą zaprasza, na której jest bardzo dużo materiałów, na których między innymi można dowiedzieć się o badaniach, o konkretnych technikach, o konkretnych umiejętnościach oraz to, co na ten moment dobrze jest rozwijać albo według jakiego protokołu dobrze się jest poruszać, aby być efektywnym i skutecznym. Krótki spojrzenie, jeszcze te książki przytoczę też na ostatnim wykładzie, książki, w których zebrane jest kondensacja tego, co dobrze jest stosować do nauczania umiejętności komunikowania się, a więc takich podręczników, które w tej chwili absolutnie są dostępne i które zawierają skondensowaną treść co do tego, co jest najbardziej efektywne, co jest przebadane i co jest skuteczne. I na koniec chciałabym Państwu bardzo podziękować za cierpliwość, za, nie powiem za zaangażowanie, ponieważ mamy taką, a nie inną formę, ale przede wszystkim za cierpliwość i mam nadzieję za otwartość na temat bardzo bogaty, bardzo skondensowany, bardzo w moim odbiorze też trudny, można byłoby powiedzieć, ponieważ myślę, że tak jak i dla nas jeszcze kilka lat temu zupełnie nowy, choć w naszym przekonaniu nie nowy. To, że umiemy rozmawiać, to tak jak powiedziałam na samym początku, to, że umiemy rozmawiać, to, że jesteśmy przekonani, że potrafimy zebrać wywiad i to, że jesteśmy skuteczni, to większość z nas jest o tym przekonana, natomiast później, kiedy okazuje się, że pacjent coś zrozumiał inaczej, później, kiedy okazuje się, że ten proces nie jest efektywny tak, jak chcieliśmy i później, kiedy okazuje się, że pacjent robił zupełnie coś innego niż my żeśmy oczekiwali albo odczuliśmy, że przekazaliśmy, a wyszło inaczej, jest właśnie między innymi, nie chcę powiedzieć, że przede wszystkim, ale między innymi nie do końca dobrym, trafnym protokołem działania. I mam nadzieję, że dzisiaj w takim dość ekspresowym trybie i przepraszam za tą prędkość i ilość, mam nadzieję, że we własnym spokoju później przyglądając tę prezentację będziecie mieli Państwo szansę na zastanowienie się, przemyślenie, być może o dopytanie o coś jeszcze, więc zapraszam do komunikacji drogą elektroniczną. Na wszystkie pytania, jeśli tylko będę umiała, odpowiem. Ewentualnie przekieruję do źródeł, więc mam nadzieję, że chociaż w tym zakresie było to dla Państwa przede wszystkim po pierwsze ciekawe, a po drugie w jakiś tam sposób użyteczne. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na kolejnym.